dzisiaj pewnie trochę wspominać znowu. Mam nadzieję, że ludziom się to nie znudzi, że my tutaj praktycznie za każdym razem wspominamy coś, jak tam OCR, że w końcu przejdziemy bardziej do teraźniejszości i przyszłości. Nie no, o przyszłości i teraźniejszości też rozmawiamy, więc o tym też chyba będzie sporo. Mamy parę przemyśleń takich wspólnych, o których już gdzieś tam sobie wczoraj pogadaliśmy, ale w związku z tym, że słucham moich widzów specjalnie dla Rafała, wprowadzam zapowiedź, kto z nami jest. Wow. Wyobraźcie sobie, że nie wszyscy wiedzą, z kim gadamy, nie? Właśnie, ja też miałam nawet kiedyś ci o tym wspomnieć. Nie, no dla mnie faktycznie zupełnie o tym nie pomyślałem, jak zapraszam gości, których znam, to po prostu sobie to wszyscy gadamy znają. I głupia sprawa, że teraz będziemy mówić o tym, kim jesteście, ale niestety nie wszyscy wszystkich znają, tak jak my są tutaj od nie wiadomo kiedy, więc musimy dwa słowa wstępu o was powiedzieć. Mamy w naszym szacownym studio Magdę Jaskółkę i Piotra Tartanusa z Warszawy. Ojca i matkę założycieli Power Training. Ekipy, która zdobyła tytuł najprzyjaźniejszej drużyny roku w którym roku. Ojej, kiedy to było? Za 3 lata temu może? Chyba dalej, to przed pandemią się było. Teraz już jesteście mniej przyjaźni, więc cały nie ma czas, tego ale już uznaliśmy, że ten tytuł nam się dozgodny, tak należy po prostu tak. Cały czas, więc... Jesteście założycielami Power Training, czyli ekipy, tak jak X-Runnersi, która jest od samego początku. Cały czas trwacie i rozwijacie się. Magda... Doświadczenie trenersko-OCR-owe. Długie. Piotrek też, ale Piotrek trenuje zawodowo triatlonistów. Mi są bliskie wszystkie wysiłki wytrzymałościowe, czyli triatloniści, biegacze, pływacy, nawet narciarzy mogę trenować, ponieważ na tym się znam. Okej. Okay. Ty jesteś po AWF-ie? Tak, jestem po AWF-ie. I masz tam, o ile dobrze kojarzę, chyba miliard tych szkoleń takich specjalistycznych. Staram się zrobić wszystkie szkolenia, żeby wiedzieć jak najwięcej, przeczytać wszystkie książki, przesłuchać wszystkie blogi, żeby się cały czas rozwijać. Czyli możemy na spokojnie zapowiedzieć, że na końcu odcinka podamy ten konkretny przepis dla człowieka, który... Na mistrzów OCR, tak? Ktoś mistrzem, mistrzynią. Tak, więc jak chce ktoś wiedzieć, jak to zrobić porządnie, to musi... tym razem obejrzeć do końca. Dwa słowa uzupełnienia od was. Co byście chcieli powiedzieć o sobie, a zaraz potem od razu przechodzimy do tego, w jaki sposób się zadziało, że zadziały się power treningi. Ja myślę, że powiedziałeś wystarczająco dużo. Chciałam tylko właśnie powiedzieć, że Piotrek przede wszystkim trenuje OCR-owców, oczywiście. Chociaż właściwie czy OCR, czy triatlon pół na pół, ale generalnie no, nie można zbagatelizować, że to jest głównie OCR i, no, i z tak, takimi sukcesami mistrzowskimi, więc... Tak, dobrze to czuję. Ja bym, naprawdę ja bym to go czuję. Jednak zaklasyfikowała przede wszystkim bardziej jako do trener, mistrzyni OCR. A zdarza ci się kogoś namówić, żeby jednak pomyślał o triatlonie? To wychodzi tak automatycznie, nie? Niektórzy widzą, że spełnili już się w OCR-ach, już donieśli pierwszą opaskę i teraz czas na triatlon. Dobra. Ja chciałam powiedzieć, że też mnie poniekąd tak nienachalnie przez tam 8 lat gdzieś tam podszczypywał, no i w końcu z uwagi na to, że musiałam troszkę odpuścić trening, albo bardzo odpuścić trening OCR-owy, no to rzeczywiście gdzieś tam ten switch do triatlonu nastąpił, ale Piotrek raczej jest nienachalny zupełnie w tych namowach. Urabia cię powoli. No już tak, myślę, że tak. Że a nawet powoli. My spotkaliśmy się na jakimś MTB. Tak, cross-triatlonie w Szczecinie. Nie wiem, czy to można nazwać triatlon w sumie, triathlon. Ale taka no, jakaś trzy dyscypliny odnoga, były, to taka, były. Wiecie, odnoga dla tych takich, nie chcę nazwać tego po polskiemu. I co? Myślisz, że finalnie się przestawisz na triatlon? Na razie nie mam za bardzo wyjścia, ponieważ doznałam wypadku nieszczęśliwego, na skutek którego nie mam sprawnego barku, a bez sprawnego barku w OCR-ach niestety już niewiele się zdziała. Kiedyś jeszcze, no ale teraz wiadomo, że dyscyplina tak ewoluowała, że jest bardzo dużo zwisów, bardzo dużo podciągania, no i to jest coś, czego ja nie mogę robić. Na szczęście jest na tyle sprawny, że możesz pływać. Tak, ale pływać mogę, trzymać kierownicę mogę. Więc... Ciekawe. Dobra, wjeżdżamy w power training od początku. Jak to się zadziało? Opowiadajcie szybko. W pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że to, co robiliśmy wcześniej, jest za bardzo ogólne i nijakie,
Prowadziliśmy, że tego zrobię w trend, prowadziliśmy treningi outdoorowe grupowe, czyli właściwie robiliśmy... Ogólnosprawnościowe. Ogólnosprawnościowe, robiliśmy dokładnie to, co teraz, tylko nie było to sprofilowane na nic konkretnego, po prostu na ogólną sprawność i rozwijaliśmy ten rodzaj aktywności w Warszawie jako, myślę, pierwsi. Tak. I razem wtedy już pracowaliście? Ja... Pojawiłam się na treningu u Piotrka. Tak się poznaliśmy. Kolejna parka zwerbowana przez trenera. A możemy kiedyś nagrać cały materiał o tym. Werbowaniu. Od razu powiem, jakim słowem, jakim zdaniem mnie przywitał. A ty chyba coś ćwiczysz, bo taka wysportowana sylwetka. No i już przepadłam, wiadomo. Zajebiste. No i później ta sławna historia... że przychodzi do nas taki chudy blondyn i mówi, że ma pomysł na takie biegi, gdzie będą ludzie pokonywać przeszkody. Jaka to historia? Kto to był? No właśnie przyszedł taki mały chudy blondyn, jak to Piotrek go nazywa, lata temu, w 2013 roku i właśnie powiedział, że ma taki pomysł, żeby na torze Służewiec zrobić taki bieg, gdzie ludzie będą przeskakiwać przez końskie przeszkody i ponieważ pokrywa nam się grupa docelowa, czyli my prowadzimy treningi outdoorowe, czyli dla kogoś, kto potrafi się położyć na tej trawie, pobrudzić, więc uznał, że to jest dokładnie to, czego mu potrzeba i że jakby te nasze dwa pomysły się wspierają. Możemy to robić wspólnie i się wspierać. Tak, i czy nie chcielibyśmy poprowadzić takiego treningu marketingowego, rozpropagowującego jego markę nową. No i to był oczywiście Jarobieniecki przed pierwszym Renmagedonem. Zrobiliśmy wtedy pierwszy trening oficjalny do Renmagedonu w styczniu 2014 roku w Warszawie. Warunkiem było to, że zrobimy materiały marketingowe z tego treningu, tylko pech chciał, że było wtedy minus 16 i kamera GoPro zamarzła po pierwszych 10 minutach rozgrzewki, więc było tylko kilka pajacyków na śniegu. Piękna zima, dużo śniegu, ładne słońce. I od tego się zaczęło. No wystartowaliśmy w pierwszym Renmagedonie, okazało się, że to jest super, wystartowaliśmy w drugim, okazało się, że to wciąż jest super i to jeszcze bardziej. No i stwierdziliśmy, że zrobiliśmy taki mały research, jeśli chodzi o Europę i świat. Wiedzieliśmy, że jest Tough Mudder, Tough Guy wtedy przecież jeszcze i kilka innych imprez, już wtedy Spartan chyba też nawet sobie całkiem nieźle radził. Więc no wiedzieliśmy, że to jest przyszłość. Że to się rozwija, nam to w sercu zagrało, więc stwierdziliśmy, że dokładnie... Tak, to jest sport, który my chcemy robić... Jest tak wszechstronny, dotyka tak ogólnej sprawności, że nie widzieliśmy powodu, dla którego ktoś miałby nie chcieć tego uprawiać. Okej, i wtedy zaczął się formować power training, ale takie klubowanie to zaczęło się odrobinkę później, nie? Bo jeszcze 2015 to tam sobie ludzie tak... Bo my w ogóle my zakładając power training nie myśleliśmy o klubie, o drużynie. Okay. My myśleliśmy... o nas jako o trenerach, którzy będą mieli... Przygotowywać ludzi do startu w biegach przeszkodowych. No tak. Po prostu prowadzić treningi grupowe na świeżym powietrzu, bo to jest to, co robiliśmy wcześniej przez 2 lata i w tym chcieliśmy się rozwijać. Jesteśmy dosyć mocno związani z przyrodą, więc jakby zamykanie się w klubach to nie do końca jest to, co nam w sercu gra. I stwierdziliśmy, że będziemy się wciąż specjalizować w treningach grupowych outdoor, tylko wyspecjalizowanych pod biegi przeszkodowe. No i tak się zaczęło w styczniu 2015 roku zdaje się, odpaliliśmy pierwszy trening już pod marką Power Training. No i później... I poszło. Przyszło 60 osób, więc nasz pierwszy trening, więc uznaliśmy, że to jest w ogóle świetny prognostyk na przyszłość. No i jesteśmy po tak ilu latach, 8 lat od tego momentu jesteśmy u ciebie. I od tego w tym czasie zaczęliście być OCR-ową Szwajcarią. Tak, i to jest... Poniekąd można tak powiedzieć. Pamiętamy te początki, gdzie biegów OCR-owych było tyle, że można było spokojnie pojechać na wszystkie. No i się jeździło na wszystko. Nie mogliśmy się doczekać przecież, tak? Kiedy za ten miesiąc, czy tam za 2 miesiące będzie kolejny start. Tak, drużyna wyszła automatycznie i bardzo fajnie to zażarło.
Na pierwsze zawody pojechaliśmy małym busem, na drugie zawody pojechaliśmy większym busem, na trzecie zawody wynajęliśmy autokar. Regularny. Regularny. Duży autokar, który to był... Złotoryja. Który nawet miał problem, żeby gdzieś tam wykręcić przy zamku, do którego nas wiózł. Więc już widzieliśmy, że to jest tylko kwestia czasu, że będziemy mieć power samolot. Nie. Ale jest na razie ten zamówiony. Powstrzymaliśmy nasze imperialistyczne tak, zapędy. A ile teraz was jest? Ogarniacie? Nie ogarniamy z tego prostego powodu, że my nigdy nie mieliśmy żadnej rejestracji naszych członków, zawodników. Zawsze mieliśmy taką luźną formację, która polegała na tym, że jeżeli ktoś czuje, że chciałby być częścią tej drużyny, to po prostu w niej jest. I to nie wymagało ani testów sprawnościowych, ani wykupowania legitymacji jakiejś członkowskiej, ani opłaty miesięcznej, ani rocznej, ani podpisywania regulaminu, ani zakupu koszulki. My nigdy nikogo nie namówiliśmy do tego, żeby biegał z naszym logotypem, więc to jest wszystko takie bardzo płynne. Ludzie przychodzili, odchodzili, zazwyczaj przychodzili, nie odchodzili. I co więcej, właśnie teraz dzisiaj nawet sobie tak przypominaliśmy, że my przez pierwszych mnóstwo lat byliśmy w ogóle potwornie skrępowani, jak ktoś przychodził do nas i chciał zamówić koszulkę z naszym logotypem. To nas krępowało ekstremalnie. Ale jako wasz taki członek trenujący, czy ktoś z zewnątrz? Nie, jako członek trenujący, naprawdę, że coś, co my wymyśliliśmy sobie, no przecież siedzieliśmy i pisaliśmy na karteczce różne nazwy wymyślaliśmy, nie? A później, a jak to jak ten logotyp, a jakie kolory, no to wszystko zrobiliśmy sami. I coś, co my sobie po prostu w naszej głowie wymyśliliśmy, że ktoś chciałby się też z tym zidentyfikować i wydać swoje własne ciężko zarobione pieniądze na to, żeby biegać w naszej koszulce. Dla nas to było przez, myślę, przynajmniej 6 z tych 8 lat totalnie niezrozumiałe. Pamiętam nawet, że byłaś bardzo przywiązana do konkretnego koloru niebieskiego. Tak. Pamiętam, że to była jakaś akcja, ale ktoś nie drukował taki, jak trzeba. No tak, to zgadza się. Tak, z jednym producentem odzieży sportowej nam nie wyszło, bo nie mógł osiągnąć naszego koloru. I się dostaliśmy. Wysokie standardy i koniec. I to się zmieniło tak naprawdę, jeśli chodzi o... Jak już nie przeżywamy tak tego, że ktoś biega w naszej koszulce z własnej inicjatywy. W momencie, kiedy oddaliśmy tę część zamówień, produkcji, wymyślania tych ubrań sportowych koledze. Michał, pozdrawiamy cię i dziękujemy ci naprawdę bardzo, bardzo. I odkąd Michał się tym zajął, to już jakby nie traktujemy tego w taki sposób, jakbyśmy to my chcieli komuś wcisnąć nasze ubrania. Okej. Okay. Rozumiesz? Nie, no rozumiem, fajnie, rzeczywiście, że on to ogarnia, bo sam wiem. Mhm. Chociaż my mieliśmy zupełnie inną politykę, to mnie jednak jest to takie dosyć obciążające. Tak. Ktoś, kto nie współpracował z firmami odzieżowymi, to nie wie, jakie nie to... Nie zna życia. Nie zna życia, nie wie, ile tam się może wydarzyć po drodze. Dobra, a macie teraz zawodników jakichś z Warszawy, czy są wszyscy, którzy u was trenują gdzieś, albo przynajmniej raz na jakiś czas? Czy mamy kilkoro zawodników z poza Warszawy, no taką flagową zawodniczką z poza Warszawy jest oczywiście Gosia Daszkiewicz. Gosia jest z Płocka? Gosia z Płocka. No jest Salma, który jest z Kielc. Przyszło nam kilku zawodników. My kiedyś też mieliśmy taką politykę, że woleliśmy każdego znać. Jak wielokrotnie było tak, że ludzie do nas pisali też w czasach, kiedy gdzieś tam bardziej rozwijaliśmy drużynę, że a otwórzcie się jeszcze tam w Krakowie, a otwórzcie się gdzieś tam, a my nie mieliśmy nigdy takich potrzeb, bo nam sprawiało przyjemność to, że my znamy każdego naszego członka naszej drużyny, że spotykamy się kilka razy w tygodniu na treningach, że gdzieś tam wyjeżdżamy i że znamy tych ludzi. My też jesteśmy dosyć takimi introwertykami, więc jak ktoś, jakby nie mamy takiej hej, nie, tutaj, może zapraszamy do nas, jeszcze nie nas nie znają, nie, to jeszcze może... Dołącz się do wspaniałej drużyny. Tak, więc też czuliśmy taką potrzebę, żeby też ludzie się znali i lubili wewnątrz, więc dlatego też nie byliśmy tacy otwarci na osoby z zewnątrz, chociaż też nigdy nie zamykaliśmy drogi, ale zdarza się, że się teraz zgłaszają wciąż, ponieważ wiele drużyn się rozpada i
naturalną potrzebą człowieka, jedną z ważnych potrzeb jest potrzeba przynależności. Tak. I po prostu... Chcesz być częścią czegoś. Chcesz być częścią czegoś i jeżeli ktoś czuje, że chciałby być częścią Power Training i do nas pisze... Tak, ci, którzy czują, że chcieliby być częścią czegoś wspaniałego, piszą do Power Training. No a reszta się musi sama zagospodarować, ale w końcu trafi do Power Training. Nie. I właśnie bardzo dobrze, że nie. Dlatego, że my też zawsze nie mieliśmy, jak powstawały różne drużyny, to ja na przykład się cieszyłam, że powstają różne drużyny, bo ludzie są różni i każda drużyna ma gdzieś jakąś specyfikę, swoje inne cele, gdzieś tam zrzesza innych ludzi o różnych potrzebach, innych też charakterologicznie. I to jest bardzo dobrze, że te drużyny są i każdy może znaleźć miejsce dla siebie i my też myślę, że nie każdy pasuje do nas i nie każdy z naszej drużyny odnalazłby się w innej drużynie, więc fajnie, że jest taka różnica. No, jesteśmy w takim sporcie, chyba jak to w sporcie, który polega na rywalizacji, jakby rywalizowała tylko jedna drużyna, to nie byłoby zabawy, nie? Musieliby rywalizować wewnątrz. Byłoby to trochę głupie. Ale teraz w Warszawie jest tak z OCR-owych ekip, to jesteście wy, Obstacle. Tak. I no, nie wiem, Ospro to jest chyba Ninja. Chyba też startują w OCR-ach. Też startują, no, tak, ale pewnie... Ale chyba Ninja przede wszystkim. Jest ktoś jeszcze w Warszawie? Szczerze mówiąc, my nigdy nie monitorowaliśmy rynku, więc... Na razie dziękujemy. Nie monitorowaliście rynku warszawskiego? Nie. Wiesz, nigdy nie musieliśmy, bo byliśmy pierwsi. Byliśmy pierwsi, więc byliśmy najdłużej, byliśmy najwięksi. No później tak swego czasu weszła Husaria, ale to też ta część w Warszawie też pewnie nie była aż... gdzieś tam taka liczna, nie, szczerze mówiąc nie pamiętam, bo to tak, parę... później Husaria się rozpadła, powstał United Runners. O, to też Husarii. Jeszcze było. Ale jest jakieś tam części, bo to chyba United Runners to gdzieś koło Krakowa. Tak? United Runners chyba Warszawa. A nie Warszawa. To ja też przyznam szczerze, że nie kontroluję tego. No, tak, jeszcze pod Warszawą w Legionowie się działo, tak? Braveheart Legionowo, Bestia Legionowo. Hardbox miał chyba swoją też drużynę. Hardbox miał swoją drużynę. Hardcore'owe, Wychyle Lebyny. My też. Także my póki co przeżyliśmy już naprawdę dużo drużyn. Moglibyśmy tu wymieniać drużyny, które były i ich nie ma. Dobra, ja wam powiem takiego mojego, z tego co ja pamiętam, jeszcze z takich czasów mocnego ścigania, rzeczywiście no, znamy się od samego początku. My w tych czasach takich mocnej rywalizacji z Husarią to było kilka drużyn, które tam się cięły rywalizacyjnie na przeszkodach, ale w tamtych czasach pamiętam, że z Power Treningów to raczej było sporo ludzi, którzy tak ogarniali przeszkody słabiej. Tak. Ale z czasem powolutku sporo z nich zaczęło ogarniać przeszkody naprawdę bardzo dobrze. I nawet niektórzy byli tacy, którym się za cholerę nie spodziewał, że zaczną to ogarniać dobrze, więc rzeczywiście musicie robić tam kawał konkretnej roboty takiej mozolnej. No oczywiście to też jest zaangażowanie osób, którzy chcą cierpliwie te przeszkody trenować, nie? Bo to nie jest taka prosta sprawa. Jednemu idzie szybciej, drugiemu wolniej, a drugiemu jeszcze wolniej. I to rzeczywiście za to czapka z głowy. Nie? Bo to wiesz co, bo to jest tak, że do nas przychodzą ci, którzy chcą, a do X-Runners przychodzą ci, których X-Runner chce. X-Runners chce. Pamiętamy, prawda? Przynajmniej tak było. Może się zmieniła filozofia. Znaczy nie, no było jakby, wiesz, było podwójnie, bo musiały chcieć dwie strony. Nie? Ale faktycznie u nas rzeczywiście troszkę zasady były inne. No teraz też są zupełnie inne czasy. Też jest chyba inaczej niż u was, ale jakby no dalej nawiązując do tego, że no fajnie to u was widać działa, że te treningi są, one są systematyczne, jest ta grupa ludzi, którzy cały czas tą zajawkę ma i super widzieć te osoby, które rzeczywiście kiedyś były totalnymi naleśnikami i że sobie teraz radzą. Domyślam się, kogo masz na myśli. No, jeszcze nie będziemy wskazywać palcem, ale jakby no, dla mnie osobiście jest to fajne, że ja rzeczywiście znam te osoby. Wiem, że kiedyś po prostu były fanatykami OCR-u bez przeszkód, a teraz dalej są tymi fanatykami OCR-u i te przeszkody wychodzą im naprawdę dobrze, więc to jest bomba. Ja nawet dzisiaj rano zaczęłam się zastanawiać, co jest skutkiem, co jest przyczyną i co na co wpływa, czyli czy to, co mówisz, że zawodnicy są długo w dyscyplinie i rozwijają się wraz z dyscypliną i są coraz lepsi,
dzieje się tak dlatego, że jest power training, który jest fajny i ich jakby utrzymuje w tej dyscyplinie, czy odwrotnie, nie? Czyli, że power training trwa tak długo dlatego, że zawodnicy są zajarani dyscypliną tak długo, nie? Rozumiesz, okay. Jak to... I do czego doszłaś? Właśnie nie wiem, nie? Myślę, że to jednak jest równo... Ja myślę, że to musi być to i to, nie? Tak, tak. Bo to nie wiem, jaką macie tam jakby... Ten, bo rzeczywiście u was byłoby dobrym przykładem, bo u nas na tyle się zmieniało, że my mieliśmy dużo zawodników, byliśmy w pewnym okresie napaleni na to, żeby po prostu się ścigać. To się wiązało z tym, że mieliśmy zawodników zupełnie nie stąd, tak? Ale, ale ci zawodnicy byli możliwie jak najszybsi, tak? I zależało nam po prostu o tym, żeby mieć ekipę, która jest w stanie się ścigać na najwyższym poziomie. Teraz to trochę się zmieniło, jesteśmy bardziej lokalni, mamy dalej te swoje zajawki na... akceptowanie, sprawdzanie umiejętności i tak dalej, ale jakby to jest zupełnie inna bajka, nie? Ale w waszym przypadku rzeczywiście byłoby to bardzo widoczne, ile osób zostało, a ile jest nowych. No i u was jednak było tak nastawienie na wynik, a u nas było nastawienie na drużynę, tak? Na klimat w drużynie. Klimat i to jest, myślę, że odpowiedź, dlaczego ludzie tak długo w tym trwają. Po prostu... Gdzieś zawiązały się tak silne więzi, tak jakby przyjazne i otwarte, nawiązując do naszej nagrody sprzed paru lat, że ludzie wciąż chcą być po prostu tego częścią. I im jest w tym dobrze, tak? Czyli jeżeli jesteśmy nastawieni tylko na rywalizację, to tak naprawdę wszystko jedno, w jakiej drużynie będziemy rywalizować. Pójdziemy tam, która jest silniejsza, gdzie mamy większe szanse się rozwijać, albo z którą drużyną, z którą ekipą mamy większe szanse wygrywać, albo kto nam zapewni lepsze warunki finansowe, tak? Czyli i to jest też, więc jakby... łatwo sobie migrować wtedy, to jest raz, a dwa, łatwiej też się wypalić. Szybciej można się wypalić, tak? Po prostu rywalizacja jednak jest fajna, ale też jest dosyć spalająca. U nas jednak był bardziej akcent właśnie na te relacje, na spędzanie fajnie czasu i jakby ten aspekt rozwoju sportowego przychodził tak z czasem, nie? Ale przez to, że te więzi były dosyć silne, no to jest taki cement, który gdzieś tam spaja i pozwala przez lata tej drużynie trwać. Ile tak procentowo myślicie, że jest tych osób, które zaczynały bardzo dawno temu i dalej się w to bawią u was z wami? Nie będę zgadywać, ale mamy naprawdę bardzo wiele, naprawdę wielu zawodników, którzy są w tej dyscyplinie lata. Dobra. A niektórzy wciąż od samego początku. I o co w tym chodzi? Czy są oni lata, powiedzcie mi? No właśnie to jest, myślę, to, co wcześniej powiedziałam, że po prostu w drużynie znaleźli jakieś tam przyjaźnie, bliskie znajomości, spędzają razem czas nie tylko na treningach, ale też poza. I to jest coś, co na przykład od nas na początku, myślę, że wiele osób, które doszło w trakcie, tam powiedzmy w ostatnich 2-3 latach o tym pewnie nie wie, bo nie mają skąd, ale żeby doprowadzić drużynę do takiego momentu, to wymagało od nas potwornie dużej pracy, takiego zaangażowania. Właściwie to był taki pełen etat na co dzień, bo teraz jest bardzo dużo eventów i jakby już nie trzeba wymyślać na siłę, no to nie tak na siłę, ale generalnie nie trzeba wymyślać rzeczy i takich eventów, wydarzeń, które spajają drużynę, no bo jakby wyjazdy na zawody to robią. No ale kiedyś jak było 4 eventy w roku, no to trzeba było zagospodarować całą resztę roku. Czyli to już było zastanawianie się, tak, a może pójdziemy na kręgle, a może pójdziemy na go-karty. Tak, na gdzieś na pizzę, a może na paintball. A może pójdziemy na paintball, a no to zorganizujemy wyjazd na weekend na szkolenie survivalowe pod Częstochowę. I to jakby cały czas gdzieś tam budowaliśmy, tak, cegiełka po cegiełce, to, żeby ludzie się ze sobą zaprzyjaźnili i spędzali czas nie tylko na treningu, nie tylko na zawodach, ale też poza. Okay. Więc myślę, że to jest to. Tak, ale też nie wiem, czy pamiętasz, ile my czasu wtedy pracowaliśmy nad drużyną, dla drużyny. No właśnie o tym mówię, że to był po prostu pełen etat, półtora etatu dziennie. Tak, bo chociażby tak, stroje, nie? To, co mówiliśmy, nie? Projektowanie, koszulki, leginsy, czapeczka. Wszystko robiliśmy sami. Wszystko projektowaliśmy, kontakt z producentami, sociale wszystkie.
nie? Cały czas coś, trzeba coś rzucać, jakąś wartość. To jeszcze był etap zdjęć, bo zdjęć. Teraz już... Na każdym treningu trzeba było zrobić galerię zdjęć, nie? Obrobić te zdjęcia, wrzucić, żeby wszyscy na świecie mieli. Mieliście takie pucharki, co dawaliście na treningach, tak, macie to jeszcze? Tak, pucharki. Nie, z pucharków. Już zrezygnowaliśmy, ale one były super, tak. Super. Zawsze często o nich mówimy. Do tego prowadzenie treningów, do tego wymyślanie, tak, przeszkód, zadań. Robienie przeszkód, przecież to były czasy, kiedy nie było takich luksusów jak Toros, prawda, ze swoimi uchwytami. My to wszystko musieliśmy zrobić sami. Piotrek Cieśla po AWF-ie to po prostu wszystko we własnymi rękoma. Ja w salonie ściankę zrobiłem do przeskakiwania. W salonie wymyślił, w naszym salonie, w mieszkaniu, jak złożyć ścianę. Tak, jechałem po deski i robiłem kołkownicę, nie? No to przecież musiałem... Wszystko trzeba było zrobić samemu. Potrzeba matką wynalazku. Kończyliśmy trening w sobotę o godzinie tam 11.30, ale pracę nad tym treningiem kończyliśmy dopiero o 18.00, dlatego że przyjeżdżaliśmy do domu. Obrabialiśmy zdjęcia. Piotrek obrabiał zdjęcia w Photoshopie, nakładał logotyp. Tak, więc tak najpierw musiał przejrzeć tych tam kilkaset zdjęć, które wybrać zrobił, później tak, wybrać Magda najlepsze, później skontrolowałam, czy mina jest okej, okay, bo zdarzało się, że nie wrzucamy tego zdjęcia, ktoś tam wygląda niekorzystnie. Piotrek nie widział, bo on patrzył kadrem, a ja patrzyłam... Tam były emocje! Tak, Piotrek patrzył emocjami, tak, i kadrem, a ja patrzyłam, czy ktoś wygląda na tyle... Żeby chciał to później puścić dalej. Więc my kończyliśmy pracę w sobotę o godzinie 18. I cała niedziela była tak odpoczywaniem Jeszcze wspomniałeś, chodziliśmy po mediach. Tak, jeszcze gdzieś tam. Radio, telewizja, magazyn, bieganie. Mówisz jakby, że to się że w czasie przeszłym, czyli że teraz macie od tego ludzi, czy co? No to była taka intensywność pracy nad drużyną, że teraz się coś zmieniło Człowiek nie jest w stanie utrzymać przez tyle lat, po prostu. Okay. To też myślę, że jest charakterystyczne dla rozwoju jakiegokolwiek przedsięwzięcia, że na początku wszystkie musisz ręce na podkład musisz, i musisz dużo musisz od siebie dawać. Dużo siebie dać. Później już musisz trochę mniej, dlatego że też jak już ta drużyna jest zawiązana, no to też dużo mechanizmów się po prostu same dzieją. Część obowiązków można oddelegować, więc to też jest inaczej, więc zaczęliśmy z siebie dawać trochę mniej, bo też nas to po prostu zbyt dużo kosztowało. Niestety, bardzo szybko się okazało, że jeżeli dajesz z siebie mniej, to ktoś czuje, jakby zostało mu coś zabrane. Dostaliśmy plaskacza, nie? Że nie, tak, to być nie może. Zostaliśmy postawieni do pionu, więc... I gdzie to zmierza u was? No zmierza tam, gdzie zmierza dyscyplina. My cały czas zmierzamy z dyscypliną prosto na igrzyska. Prosto na igrzyska. Myślicie, że zmierza na igrzyska, bo pentatlon się tam podłączył? Nie, myślę, że troszkę jeszcze nawet ja bym wierzyła w to, że przyszłościowo, mimo że nie wierzyłam, myślę, że jeszcze 2-3 lata temu to było kompletnie irracjonalne tak sądzić, że taka dyscyplina jak OCR będzie na igrzyskach, ale myślę, że też sport się tak zmienia, że i media się tak zmieniają, że wciąż są poszukiwania jakiejś formy, która będzie atrakcyjna dla odbiorcy, a OCR jest potencjalnie super atrakcyjne dla odbiorcy. I dożyjemy do tego? Myślę, że może jak będziemy się trzymać, jak będziemy się dobrze trzymać i zadbamy o swoją długowieczność przez odpowiednią higienę życia, to tak. Tak, bo zauważ, jak się zmienia sport, nie? Że kiedyś były zapasy, boks i tak, a teraz po prostu jest napierdzielanka w klatce. No, tak. Tak, games crossfitowe nagle to takie się zrobiło takie wow, nie? I to wszystko musi być takie bardziej, więc już ekscytujące. Nie? No tak, ja oczywiście wiecie, że ja podzielam to zdanie, że nasza dyscyplina jest ekscytująca i zadaję pytanie tak trochę prowokacyjnie. Też bym chciał, żeby tak się zadziało, ale cały czas mam takie rozterki, czy to się zadzieje, wiecie, za naszego życia jeszcze, nie? Bo to mnóstwo różnych rzeczy musi się... No i my, i ty... Jednak tworzymy Polski Związek Sportów Przeszkodowych i gdzieś tam ten wpływ, myślę, mamy na to, żeby to było jeszcze za naszego życia. Na pewno możemy być narzędziem do tego, żeby pomagać realizować jakiś plan, tylko że ten plan jakby z mojej perspektywy przychodzi z góry i czy on zostanie prawidłowo przygotowany i wdrożony w życie, to niestety ja zupełnie
No tak, ale też masz jakiś wpływ, możesz tam z tą drugą stroną, skąd dostajesz, powiedzieć, nie? A może tak, a może tak, jakaś odpowiedź? No ograniczone są te możliwości, nie? Bo to jednak jakby charakterystyka tego, co mogłoby być wprowadzone na ewentualną olimpiadę, no to to już są takie naprawdę... No na pewno jest tutaj wysokie progi. Na pewno dużo i myślę, że od tego każdy taki związek krajowy powinien zacząć, żeby dbać o jak największe promowanie sportu, jak najlepsze, jak najbardziej skuteczne promowanie sportu w swoim kraju. Tak, bo na pewno warunkiem jednym z głównych jest popularność dyscypliny. No tak. Tak, i to jest coś, co może każdy tacy, związek mówią, zrobić w swoim kraju. Są tacy, którzy mówią, że OCR się już nie rozwijają. Myślicie, że jak jest? Czy że nie rosną? Wiesz co, ale może i nie rosną, ale ja jestem człowiekiem, który był od samego początku, no może trochę później, rozwoju triatlonu w tym kraju i rozwoju dyscypliny, która kiedyś była też, została wymyślona jako twór taki sztuczny i jednak w 2020, tak, po 20 kilku latach weszła do igrzysk. I tak samo było. Triatlon w Polsce się dział, zawodów było tam kilka w kalendarzu, startowało 100 osób na zawodach i jakoś do tego doszło. Czyli który rok pamiętasz, że triatlon wszedł do Polski jako taka dyscyplina dość zaczynająca być rozpoznawalna? W ogóle, chyba pierwsze zawody w ogóle triatlonowe na świecie. Chyba to był 74. W Polsce zdaje się 80 lat później. I teraz właśnie to jest... U nas jakby OCR-y też były przed Runmageddonem. Znaczy tak, powiedzmy tak, w cudzysłowie. Tak, ale no to tak. Sama startowałam przed Runmagedonem. Ale jakby można chyba zaryzykować stwierdzenie, że razem z Runmagedonem przyszła, zaczyna się tak. Jakaś moda. Kiedy zaczęła się moda na triatlony? I właśnie wchodzi to, z czego wydaje mi się jeszcze OCR-y nie skorzystały, czyli ambasadorzy triatlonu. Tak, i ambasadorem triatlonu, takim najbardziej rozpoznawalnym, który... pociągnął ten wagonik. I zobacz, i mamy ten triatlon taki niszowy, gdzie tam startuje te 100 osób. Jak 100 osób, to są duże zawody już triatlonowe i tak rok w rok, tak? I nagle przychodzi rok 2011. Ej, to od 80 to trochę długo. Trochę długo. I tak się ciągnęło, i tak ja siedzę w tym triatlonie, i tak trenuję, i tak mówię, kurde, taka wspaniała dyscyplina, dlaczego ludzie nie chcą tego robić? Przecież to jest super. Wszystko ma, nie? I możesz być i bohaterem, i jesteś wszechstronny, i są emocje, i jest super. I dlaczego to nie zażarło? I wtedy pamiętny susz, tak? Połówka Herbalife, ambasadorzy. Tomasz Karolak. Piotr Adamczyk. Bartłomiej Topa. Łukasz Gras. Z tego serialu? Tak. I jak dzisiaj... Muszę to powiedzieć, bo nie wytrzymał. I tak pamiętam właśnie na tym, bo ja też wtedy startowałem jeszcze. I tak pamiętam takich dwóch takich panów, takich stojących, zmęczonych życiem w tym suszu, tak z taką reklamówką, coś tam mieli, pewnie jakieś wino, chleb i makrele, nie? I tak jeden mówi, ty, zobacz, to ten gość z rodzin.pl. Okay. I to był moment, który pociągnął triatlon w kosmos w Polsce. Czyli i teraz dlaczego? Telewizyjna rozpoznawalność wciągnięta przez osoby rozpoznawalne w telewizji, a nie pokazywanie tego w telewizji. Triatlon nie jest popularny w telewizji do tej pory. Do tej pory. On jest na igrzyskach, ale to wciąż jest gdzieś tam Polsat Sportem. Jest bardzo dużo imprez, bardzo dużo ludzi startuje, płacą bardzo duże pieniądze, tak, za te prestiżowe zawody. I nie ma tego w mediach. Nie ma. I to jakby nie ma z tym żadnego problemu dla rozwoju dyscypliny. Ale do czego zmierzam? Runmageddon też tak sobie kombinował i rzeczywiście się pojawiały takie złote strzały. Gdzieś tam Jerzy Dudek chyba w jakimś wystartował. Buczyńska. Asia Buczyńska zresztą przychodziła do nas też na treningi się przygotować do tych Runmageddonów swoją drogą. Ale to były takie pojedyncze osoby, pojedynczy event, czyli ten Jerzy Dudek mógł wystartować i na drugi dzień już nikt o tym nie pamiętał, on też o tym nie pamiętał, a jeśli chodzi o tych ambasadorów właśnie typu Karolak, Adamczyk, Gras, Topa, oni zostali lata. Jeszcze. Maciej Dowbor, który był lata
I z jednej strony był właśnie Tomasz Karolak, który stał się taką maskotką troszkę triatlonu. On miał wtedy nadwagę, tak, tak komicznie, komicznie wyglądał. Mówisz, tak sobie go wyobrażam. Komicznie wyglądał w tym trisucie i w tej piance, wiesz, taki misio i tak dalej. Czyli, a większość ludzi, sportowców, amatorów, wygląda dokładnie tak samo, więc oni się mogli z tym gdzieś tam utożsamić i powiedzieć sobie, kurczę, no taki bohater, to ja też to mogę zrobić. Z drugiej strony reszta chłopaków, właśnie Maciej Dowbor, czy tam Łukasz Gras, tak, oni z kolei weszli w taki aspekt bardziej sportowy triatlonu i rzeczywiście zostali tam, trenowali te tam po 20 godzin tygodniowo, mocno trenowali, profesjonalnie trenowali, stawiali na swój właśnie taki sportowy rozwój, ale chodzi o to, że oni byli w tej dyscyplinie przez lata, później się pojawili kolejni, Borys Szyca, ale to tam to chyba też gdzieś tam takie bardziej jednorazowe strzały. I ludzie przez lata mogli obserwować, jak oni trenują, jak oni tak żyją tą dyscypliną, jak się przygotowują, jak startują, czyli oni jakby przez ten długi czas w tej dyscyplinie, oni poczuli, że to jest coś fajnego dla nich, zostali w niej i pociągnęli to po prostu dalej. No tak, ale też pamiętajmy, że ta dyscyplina jednak cały czas się kojarzy z tym, że będziesz jakimś herosem, nie? Że musisz coś udowodnić, że możesz coś światu pokazać, kim jesteś. Mhm. I OCR-y też mają coś takiego, nie? To też nie jest sport dla wszystkich i... I też się wiąże z wysiłkiem, emocjami, charakterem. Mamy troszkę trudniej niż triatlon, oczywiście, no bo jest, troszkę wyższy próg wejścia, tak? Tak? Mamy, jednak każdy może gdzieś tam pobiegać, każdy potrafi jeździć na rowerze, wielu potrafi pływać albo przynajmniej utrzymywać się na wodzie, a z OCR-ami jednak będzie trochę na pewno trudniej, no bo tu patrzysz na to, co robimy, tam osoba postronna patrzy na te gdzieś tam przeszkody i sobie się, kurde, no, nie? Trudne. Ciężkawe. Wow, nie? Ale ciężko. Też mam właśnie takie przemyślenia a propos triatlonu. Uważam, że to jest naprawdę super dyscyplina, ale w związku z tym, że została tak zorganizowana, że była, że jest teraz dostępna zupełnie dla wszystkich przez te małe dystanse, to jest super, że to jest dostępne, ale jakby to też sprawia, że wariant, nie wiem, Ironmana jako takiego, no to Ironman rzeczywiście to jest kawał roboty, którą by trzeba wykonać i raczej ktoś tak po prostu z kanapy to mógłby tego nie szarpnąć. Ale to zobacz, nie? No to, ale to wariant taki olimpijski to kurczę naprawdę zrobi prawie każdy. Sportowy. A rzeczywiście w OCR-ach jak ktoś po prostu sobie wstanie i nie jest jakimś hiperdiamentem nieoszlifowanym, no to jednak z przeszkodami może sobie nie poradzić. Ale teraz co nam to mówi? Że może troszkę warto by skręcić w kierunku tak większej dostępności OCR-ów. Czyli taki poziom... Nie mów mnie tego, kobieto. No ale zobacz, no to... No, ale, wiesz, jak my żeśmy już wyhamowali tą wajchę? Już tak, już bardziej się nie da zahamować. Słuchajcie, no jakby ja kumam, co ty do mnie mówisz, ale jakby... Ale się ja, nie zgadzam, ja chcę po prostu tak dla samych kierunków. Nie, to nie, że się nie zgadzam, tylko że ja bym może i się zgadzał, ale ja muszę, wiesz, to jest taka ciągła walka wewnętrzna, nie? Ja osobiście uważam, że w związku z tym, że różne rzeczy w Polsce się zadziały na naszej arenie OCR-owej, które zmusiły w jakiś sposób scenę OCR-ową do tego, żeby hiper nagle urosła i się utrudniła, to dlatego jesteśmy na takim poziomie, jakim jesteśmy. Wydaje mi się, że pod względem infrastruktury, eventów i osób zaangażowanych jesteśmy naprawdę najlepszymi w Europie. Ale to w jakimś psim swędem wyszło z tego, że nagle zaczął się wyścig, że były osoby, które miały zajawkę na to, żeby pchać wszystkich, żeby było trudniej, że organizatorzy chwycili, wiecie, przynętę i zaczęli robić trudniej, wszystko było trudniej, nikt sobie nie dawał rady, ale było tak trudno cholernie, że wszystko było trudne i nagle wszyscy zaczęli to trenować i ci, którzy zabrali się za trenowanie, mnóstwo z nich jest teraz dobrych i nawet ci, którzy byli naleśnikami, to trenują w różnych klubach i są dobrzy i jesteśmy dobrzy. I teraz jakby... I święta prawda. I teraz przyszły też różne jakieś zmiany, które spowodowały, że mamy, że nie chcemy mieć korków, chcemy, żeby to było lepiej, chcemy wprowadzić trzy opaski. Jedni się zgadzają, inni się nie zgadzają. Skracamy przeszkody, troszkę je ułatwiamy i tak dalej. I rzeczywiście już teraz to zostało w jakiś tam sposób ułatwione. I uważam, że ja będę miał sentyment za czasami, w którym były kombos, wiecie, 40-metrowy i nie mogłem go przejść, robiłem go 5 razy i to było coś niesamowitego i nikt już nie będzie mógł tego przeżywać w życiu. I teraz jakbym miał sobie jeszcze pomyśleć, że my to mamy jeszcze w jakiś sposób ułatwić, to co my mamy wprowadzić? Same drabinki do cholery? Ale ja myślę, że to wcale się nie musi wykluczać. To dawaj mi dwie drogi. Dwie drogi. Drogę tak sportową samo... i drogę typu Run Magedon.
Tak, to jest dokładnie tak samo, właśnie, jak jest, albo może być tak samo, jak jest z triatlonem, czyli jest Ironman i jest sport kwalifikowany olimpijski. To są dwie jakby inne dyscypliny. Tam są inne dystanse, inne zasady, drafting, tak, bez draftu. Więc jakby jak chcesz uprawiać sport kwalifikowany, zawodowy, no to jesteś od dziecka szkolony w klasach o profilu, tak, triatlonowym, pływasz, tak, od 7 roku życia i tak. I wtedy masz, idziesz w triatlon olimpijski, tak, czyli taki typowy, czy tam teraz to się nazywa dystans standard i ewentualnie sprint, czyli tam tak połowę tego. Ale jest, i to są, i to już jesteś wtedy pod Polskim Związkiem Triatlonu, tam te wszystkie rzeczy, które są związane z Polskim Związkiem Sportowym, ale jest też druga droga. Sport i to jest amatorski. Sport amatorski, czyli to jest Federacja Ironman, Ironman Federacja Challenge, tak? Czyli to jest coś, co nie jest pod Polskim Związkiem Triatlonu i to jest właśnie to, w czym startuje większość amatorów. Te wszystkie age grupy, właśnie Ironmany, jedna, druga Ironmana, jedna, czwarta Ironmana, jedna, ósma Ironmana. I to są zupełnie dwie jakby drogi, które idą sobie równolegle. Okej, jakby to przełożyć na nasze podwórko, to jak to widzicie? Ja jeszcze przełożę to na podwórko rowerowe MTB. Nie? I tak samo mamy XCO, tak? czyli krótkie pętle, wyścig na rowerze po trudnym terenie, wielokrotność pętli, który jest na Igrzyskach Olimpijskich maratony MTB. Jeździsz sobie po lesie, po górach. Dłuższy dystans. Amatorzy. Okej. Nie, czyli to się dzieje w innych dyscyplinach i teraz jakby trzeba się pogłowić, jak może się to zadziać, jeśli chodzi o OCR, czyli może być OCR jako dyscyplina OCR i może być na przykład kategoria Radmagedon, tak? Z tym, że pierwszy taki problemik, który przychodzi mi do głowy, to z tym opcją olimpijsko-związkowo jakaś tam, tak, to jest ten wariant, w którym to już mają sobie jakieś struktury, które pewnie mają jakieś dotacje. No tak, tak, oczywiście. Tak. I tutaj a my jesteśmy teraz w tym takim wielkim kotle, którego nikt na to nie patrzy. Mamy tylko totalną komercję, mamy tylko komercyjnych organizatorów i tyle. No i rzeczywiście związek czy stowarzyszenie, które przy tym działa, to cały czas jest taka zabawa charytatywna, społeczna, osób, które rzeczywiście chciałyby w jakimś kierunku iść, ale musi... Jasne, wiem, o czym mówisz i ja też nie mówię, że my to musimy robić jeden do jednego, tylko pokazuję, jak to jest zorganizowane gdzieś tam, czyli że jakby ta droga sportowa, droga amatorów, to są dwie jakby równoległe drogi. Trochę zaczynam to teraz czuć, nawet przyszła mi nowa myśl do głowy. Ja teraz zadam ci pytanie, które jakby już można by powiedzieć, że mamy taką w miarę analogię w postaci na przykład mistrzostw kraju. No nie? I teraz ja bym, idąc tym trybem rozumowania, przyjąłbym sobie, że wysoce logiczne byłoby, żeby zawody komercyjne, takie jakie są, takie sobie są, niektóre są troszkę łatwiejsze, niektóre są troszkę trudniejsze. Jedne są po płaskim, inne są w górach. Żeby wariant taki mistrzowski dotyczył tylko i wyłącznie zawodników elity. I żeby był hipertrudny. Na przykład. Ale mamy w naszym doświadczeniu już zawody mistrzostw rangi krajowej, w którym zawody jak były trochę trudniejsze, nie powiem, że wszyscy, ale duża większość była za tym, że co oni odpierdalają? Przecież to jest w ogóle jakaś abstrakcja, to nie może być takie trudne, to musi być łatwiejsze, jest za trudne, to ludzie muszą kończyć. I z tym mam problem, bo ja osobiście rzeczywiście już to wcześniej uważałem zawsze, że ta opcja taka sportowo-krajowa, ona powinna być po prostu hipertrudna i dla nawet czasem małej liczby osób, czasem nawet w trakcie albo przed eliminująca tych, którzy są po prostu na jeszcze bardziej amatorskim niż ci inni amatorzy poziomie, jeżeli można tak powiedzieć, nie? No ale jakby środowisko mówi, że tak nie chce, że chce, żeby było łatwiej, tak? I przykładem mamy tutaj Federację Europejską czy Krajową, gdzie teraz Federacja Światowa ma taką politykę, że powinno być tak, że prawie wszyscy najlepiej jakby kończyli z opaskami. W systemie opaskowym. Ludzie, w systemie, w którym mamy trzy opaski, czyli jak będziemy mieli jakiegoś fejla, to po trzech out,
to tam jest taka myśl, żeby duża większość kończyła przynajmniej z jedną opaską. How the fuck this is possible? No, wiesz co, to myślę, że to jest kwestia tego, jak rozumiemy sport. Dla mnie na przykład jakby zawody sportowe, dla mnie zawody sportowe rozumiane są tak, że wygrywa je ten, kto jest najszybszy na mecie. Po prostu. Okay. Więc ja nie muszę mieć i tak sobie też wyobrażam dyscyplinę, ale chociaż to zaraz jeszcze rozwinę, bo tu mam też inną myśl. Więc ja nie do końca szłabym w to, żeby to było właśnie super trudne i eliminujące, bo to jest też zniechęcające dla zawodników, ale raczej bardziej bym to wyważyła rzeczywiście w taki sposób, który daje możliwość ścigania się o najlepsze miejsce na mecie, a nie o przetrwanie. Aczkolwiek, tu muszę od razu dopowiedzieć, że jak nie byłam fanką utrudniania i też nie byłam fanką tych akurat ciężkich mistrzostw polskich, które mamy na swoim koncie, tak ubiegłoroczne mistrzostwa Europy pokazały nam, gdzie nawet nasi mężczyźni elitarni, najlepsi zawodnicy w naszym kraju nie dobiegali do mety z opaskami, pokazały nam, że kurde, jednak może powinniśmy troszkę utrudnić nasze zawody. I to nie tylko... No, tak, tak było. Chodzi? Tak, 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 tak. Tak było. Ale nie wiem, czy szłabym tylko w utrudnianie za wszelką cenę mistrzostw, dlatego że no gdzieś tam to powinno być generalnie trudniej, żeby te mistrzostwa nie były takie zupełnie oderwane od całego sezonu, prawda? No tak. Z tą zgadzam się. Dam za przykład, nie wiem, czy to jest dobry przykład, no bo CrossFit nie jest na olimpiadzie, z tego, co mi wiadomo, ale tam CrossFit Gamesy są już na tak abstrakcyjnym poziomie trudnościowym, że te ilości ciężarów i zadania, które muszą tam wykonać, są de facto dostępne dla garstki tych crossfitowców, którzy robią to abstrakcyjnie już zawodowo, no nie? No tak, i właśnie... A poza tym mamy całą rzeszę crossfitu, która sobie idzie swoją drogą i tam ludzie robią tak albo siak, też mają różne zadania, trudniejsze, łatwiejsze i tam sobie radzą, ale te takie elitarne zawody... to zawodnik, który nawet sobie to trochę radzi z tym, no nie miałby po prostu, nie ma takiej opcji. Dostałby zadanie do jakiegoś tam snatcha czy innego z jakimś obciążeniem i po prostu by się, wiecie, co no, by zrobił, nie? Rozjechał. Z tym ciężarem. Więc, a można by pomyśleć, kurczę, no dajmy im lżejsze, niech oni po prostu zrobią to na czas. I kto pierwszy dotrwa, to tak będzie. No nie, jednak tam wprowadzają takie dodatkowe obciążenia, które w pewnym momencie dla całej gigantycznej rzeszy trenujących są w ogóle nie do ogarnięcia. I okej, okay, no mówię, że to nie mówię, że to jest stuprocentowo dobry przykład, no ale dla mnie jest to przykład, który mówi, że rzeczywiście ci elitarni mają takie zadania, które nie są dostępne dla normalnego użytkownika sportu. Ja nie mam zdania na ten temat tak teraz ad hoc. Nie wiem, czy bym chciała, czy dla mnie CrossFit byłby takim wyznacznikiem drogi naszej OCR-owej. No bo... Nie jestem pewna. No ale wiesz, ale na pewno możesz zobaczyć, jak się rozwija inna dyscyplina, w którą stronę zmierza, nie? I teraz zadać sobie pytanie, nie? Czy chcemy się jakoś wystandaryzować i tak po prostu będzie, bo tak jak w innych dyscyplinach na przykład, tak? W tym naszym pięcioboju, że wiadomo... Tak, że się jeździ na koniu, którego się losuje, że się płynie tam tyle set metrów, że się biegnie tyle biegu przełajowego i jest standard od lat. Czy jednak ta dyscyplina przesuwa się tak jak ten crossfit, tak, w miarę wzrostu poziomu zawodników? No bo jak jesteśmy jeszcze przy tym teoretycznym ułatwianiu, to znowu spotkamy... Ja nie, to nie jest kwestia ułatwiania, tylko znalezienia bardziej dostępnej formuły, bo może nie trzeba wcale ułatwiać. Moim zdaniem, no nie ma takiej opcji, tak? Skąd ten temat, który już parę minut nam zajmuje? Wyszliśmy od tego, że żeby to było popularne, musieliby to robić ludzie, którzy są ze świata popularności, którzy, żeby w to wejść, tak, musieliby mieć taką możliwość, no nie? No ale żeby oni mogli wejść, to te rzeczy musiały być dość łatwe. No nie? Czyli jak weźmiemy sobie kilka z przeszkód z głowy tych trudniejszych, to one są po prostu nie do ogarnięcia dla nich. To jest ten problem. No i teraz co? No nie da się... Albo ty te przeszkody eliminujesz i robisz je po prostu łatwiejsze i wtedy oni jakąś większą szansę mają na to. Nie możemy zakładać, że osoby popularne nie są sprawne. Przecież zdarzyło się na pewno i tobie na waszych treningach, i nam się zdarzyło tak, że przychodzi ktoś i po prostu
zero problemu, tak? Wisi sobie dziewczynka na jednej kulce, tak, jednorącz, przechodzi swingiem na pierwszym treningu. No, jest zdarza się? Jest tak. To możliwe. Tylko, że takie trudniejsze do znalezienia. No, ale to się zdarza, nie? Zdarza się. No więc, ale chodzi mi o to, że może, że gdyby się ktoś zainteresował dyscypliną i zaczął ją uprawiać, to też nie ma problemu, żeby w niej trwał. On nie musi być mistrzem przecież. No to słuchajcie, sorry, ale tak. Ale to musiałby trochę przetrwać, nie, w tej dyscyplinie. Największą, najdłużej na rynku, dobrze ogarniającą ekipą ze stolicy, w której jest chyba najwięcej celebrytów w całej Polsce, tak? No to jest cholerne wasze zadanie, żeby zwerbować... Ciężar i znowu ciężar OCR no, ale spoczywa słuchaj, na naszych mają barkach. Ja myślałam, że na barkach związku. Nie, właśnie absolutnie. Nie, no, związek będzie mógł, wiesz, się pobłogosławić, pomóc, tak? Dobrą radą. Tak. No, ale osoby rzeczywiście musiałyby do tej dyscypliny być w jakiś sposób wciągnięte, tak. Więc zachęcone. One mogą, tu jest rzeczywiście już pewnie rola organizatorów, fajnie byłoby jakby ci, bo to jest też w ich interesie, żeby oczywiście te takie wrzutki, które robili wcześniej i pojedyncze osoby zapraszały, żeby robić po prostu częściej, bo to spodziewam się tak, że rzeczywiście to tak działa, że jeden przyjdzie, bo to też będzie dla niego jakaś tam promocja, większość z nich nie złapi bakcyla, jest to normalna ludzka reakcja na cokolwiek, tak? Ale co któryś może trafić, nie? Ale teraz, żeby on trafił i żeby mu to tam zostało, to potem musiałby się ktoś nim zaopiekować. Oczywiście, ale... I to jest wasze brzemię. Tak, i to możemy już wtedy się zaopiekować. Teraz mi się przypomniało, że to było też tak, że jednak... ambasadorzy, tak, czyli właśnie ci pierwsi, którzy tak pociągnęli, czyli właśnie rzeczony Tomasz Karolak, Adamczyk i cała reszta, oni zostali wciągnięci przez wtedy największy cykl triatlonowy Herbalife do ambasadorowania i zostali objęci takim cyklem przygotowawczym, tam zdaje się 2- czy 3-miesięcznym, pod okiem trenera, byłego trenera kadry polskiej w triatlonie, więc to jakby to był proces, to nie było tak, że oni zostali zaproszeni i sobie wystartowali. To był cały proces przygotowywania się, cały proces treningowy. Opieka, oni zostali program ambasadorski, zostali do tego przygotowani. Tylko, że na was jeszcze większa odpowiedzialność. Tak. I teraz to jakby była inicjatywa organizatora cyklu, największego cyklu w Polsce. I teraz no kurde, sobie, kto jest największym cyklem w Polsce? Nie? Ma to samą siedzibę, co Power Training. Ale zobaczcie, tak mi się nasunął pomysł, że można to na jednych zawodach zrobić tak, poziom elita, później masz poziom age group na przykład, gdzie coś tam zmieniasz w przeszkodach, skracasz, coś wycinasz, no i później jeszcze celebryci na przykład. Pomysł szczytny, jak zwykle, ale diabeł tkwi w szczegółach, bo on jest tak prosty i tak genialny, że już dawno mógłby być wykorzystany, ale tutaj zawsze jest problem techniczny z punktu widzenia organizatora. Jednak wiesz, zmiany, inne trasy, inne przeszkody, wyjmowanie przeszkód i tak dalej jest hiper problematyczne, nie? A spodziewam się, że w przypadku dużego organizatora, który ma, wiesz, zorganizowany czas startów naprawdę od samego rana, abstrakcyjnego rana, umówmy się, 7:30 to nie jest normalny start dla normalnego człowieka, a jednak tak jest, do prawie końca dnia, to tam nie byłoby zbytnio gdzie to wcisnąć. Jeszcze a propos, bo tam jednym z warunków, żeby wejść tak na igrzyska, to jest ta popularność drużyny, popularność dyscypliny. I pamiętam, jak się orientowaliśmy na początku, jak się ten sport rozwija i pojechaliśmy na Taf Madera do Niemiec i tam zobaczyliśmy coś, czego nie widzieliśmy nigdy wcześniej. Impreza, która trwała 2 dni, fale startowały od rana do wieczora, sobota, niedziela. Fale startowały co 5 minut. I przewinęło się tam około 30 tysięcy osób. Nie robili eventów, gdzie nie mogli wypełnić list startowych na poziomie 30 tysięcy uczestników. No nie wiem. I to się działo. To się działo. Z jakiegoś powodu nie istnieją już, więc... I tak też tak. Więc też trzeba wziąć sobie to pod uwagę, nie? Że ta Madera już nie istnieje. Ale mieli i tak olbrzymie eventy w Europie. 2-dniowe, kilkudziesięciotysięczne. Ale zobaczcie, mamy atrakcyjną, jednak OCR są popularne. Może trochę siadło, ale jednak... OCR są popularne wśród OCR-owców. Wśród OCR-owców, no.
Znaczy, siadło przez pandemię duża liczba osób wypełniających listy tych największych organizatorów była tymi jakby korpo klientami, nie? I to siadło. Wydaje mi się, że ta cała reszta jeszcze zabawowa już na tą chwilę jest w miarę podobna, tak jak była, nie? Jest ta druga część, która się zbudowała w opcji korporacyjnej, ona trochę siadła i to byli rzeczywiście klienci tacy praktycznie jednorazowi. Mhm. Tak. Nie? I kolejna myśl, o teraz mi jeszcze przyszła do głowy, dlaczego, czy organizatorzy mają ten sam cel, co Związek Sportów Przeszkodowych, tak? Bo większość organizatorów, a przynajmniej ten największy organizator jest jednak skoncentrowany wokół właśnie jednorazowych uczestników, wokół debiutantów. Przynajmniej tak było przez pierwsze lata. Nie wiem, jak teraz wygląda. No, myślę, że nie mają. No, tak jakby nawiązując do samego twojego pierwszego przykładu, w który tutaj wchodziliśmy, tak? Czyli koncepcji na federację organizatorów, którzy zajmują sobie niszę tą masową, tak? Która de facto jest tą bardziej taką branżą entertainment i tą częścią sportową. No nie, tutaj jakby rzeczywiście można by to rozczłonkować na części pierwsze i zacząć zastanawiać się nad ideą, czym taka organizacja krajowa powinna się zajmować. Myślę, że zwłaszcza na takim etapie, w którym te środki są praktycznie żadne, tak? I ona jest kwestią społeczną. No to tutaj trzeba wybrać mniejsze zło i jednak tutaj na tą chwilę jesteśmy i tak nam w momencie, kiedy zajmujemy się ile możemy, ale tylko i wyłącznie tą częścią sportową, tak? Ta część entertainment jest zupełnie po stronie organizatorów, którzy powinni zadbać jak najbardziej o tą strefę entertainment, bo oni z tego po prostu będą mieli złotówki, nie? Tak, to prawda. I tyle, więc no jest mocna sprawa do powiązania. Ale wiesz, no ale dyscyplina ale się... Ale jaka fascynująca. No jest. No ale zobacz, dyscyplina się... Tylko dla tych, którzy są tu w tym. Ale... Tak, dyscyplina się bardzo fajnie rozwija. Polski Związek, tak? Bardzo szybko tutaj powstaje, nie? Szybko zostało ogarnięte. Mistrzostwa Polski, tak, liga. Wszystko zmierza do tej profesjonalizacji. Mogłoby wszystko iść zdecydowanie jeszcze lepiej, jeszcze szybciej, ale i tak wydaje mi się, że jakby na takie zasoby, jakie mamy, to jako tako idzie, biorąc pod uwagę, w jaki sposób rozwijają się inne kraje. Nie? Bo tak, to też, właśnie. Bo zawsze można, może to nie jest dobre porównywać się do kogoś, komu idzie gorzej, ale jakby no zawsze jakby w jakimś takim dużym stadzie naszym to porównać się możemy. I to jakoś tam sobie u wszystkich to raczkuje, u nas to raczkuje wcale nie tak gorzej, jakby większość myślała, że to idzie. Wcale nie tak źle, jak można przeczytać w internecie. No, dokładnie, dokładnie. Nie? Na pewno będzie się to rozwijać jeszcze szybciej, z mojej perspektywy, tak? No pomagają w tym różnego rodzaju inicjatywy. Ogólno na przykład, patrząc tylko takie, powiedzmy na Europę, bo dalej już nie sięgajmy z naszego podwórka, no to wszędzie, w każdym kraju się to rozwija, tak? Jak uważam, że parę lat temu to się rozwijało w trzech, czterech krajach w Europie, a wreszcie w ogóle zupełnie była totalna zima, to teraz się rozwija już powiedzmy w 15, może nawet więcej. Poza nimi przyjdą kolejne, a jak ich się będzie rozwijać, to w każdym innym naturalnie się będzie rozwijać dalej, tak? Więc jak będziemy mieli te imprezy mistrzowsko-europejskie, mistrzostwa świata, dalej będą sukcesem organizowane po pierwszej edycji, no to jakby naturalną kolejną rzeczy jest, że to będzie po prostu rosło, nie? Więc chyba nie może być dlatego inaczej. Dlatego też powrócę do tego, co mówiłam, że jakby każdy związek krajowy ma tutaj naprawdę sporo do zrobienia gdzieś tam na swoim podwórku. Jeżeli każdy związek będzie, albo większość związków będzie działała prężnie i będzie dbała o popularność dyscypliny, no to myślę, że jesteśmy na dobrej drodze tak w takim dużym obrazku. Okej, a co myślicie o rozdzieleniu na dwie osobne drogi ninja i OCR-u? Czy to powinno iść w miarę razem, czy to powinno się rozwijać osobno? Albo w ogóle w którą stronę zmierza, tak? Bo jest taka, wydaje mi się, mała nutka tego, że ninja teraz nagle zaczęły jakoś tak wybuchły. I są głosy za tym, że to będzie jeszcze większe i będzie nawet większe niż OCR-y, chociażby przez to, że w pentatlon wchodzi tor przeszkodowy, jeszcze nie wiemy, czy to będzie ninja tor, czy OCR, ale może bardziej nawet bardziej ninja, że to sobie pójdzie swoją drogą, albo że powinno iść, co myślicie o tym? Ja też nie jestem specjalistką od ninja i nie chciałabym się, mam taką zasadę, że się nie wypowiadam na sprawach, na których się nie znam. Natomiast wydaje mi się, że jako, że to się wywodzi, jakby mamy tę samą genezę, to też powinno być pod tymi samymi strukturami. Natomiast na pewno jest to, no dla mnie to jest jedna z odnóg dyscypliny,
jaką są sporty przeszkodowe. Powinno być, moim zdaniem, pod tym samym związkiem, powinny zajmować się tym osoby, które się specjalizują w ninja, ponieważ rozumieją. Ja mam dokładnie takie samo zdanie. A sama dyscyplina jako taka? Jakby z punktu widzenia takiego rozwojowego. Powiem, jaka jest moja myśl. Bo to już przegadaliśmy, długo nam to zajęło i tak doszliśmy do tego, że jest trudno. Przynajmniej ja myślę, że raczej ciężko, żeby było łatwiej. Może można by coś popróbować, ale raczej będzie to tym trybem szło, tak? Że jakby ten próg wejścia zawsze będzie wysoki i jeżeli będziemy szukać wsparcia u osób znanych, to będą to musiały być raczej osoby, które już jakiś swoją pierwiastek talentu mają i ewentualnie będą chcieli go podszlifować. Ale w ninja próg wejścia już jest zupełnie gigantycznie wyższy. Tam to już jest w ogóle abstrakcja, tak? Mhm. Pomimo tego, że też jakby ja dokładnych liczb nie znam, mocno nie jestem zaangażowany w ninja, tylko tyle, ile jestem w stanie w ramach swojego jakiegoś tam dostępnego czasu w internecie zobaczyć, no to jest tych zawodników 3 razy mniej niż OCR-owców, może nawet OCR-owców w wariancie elitarnych, czyli tych ścigających się już dla rezultatu, a nie dla fanu, tak? Myślę, że jest ich tam 100, może 100 kilkadziesiąt. No nie? I dalej ta dyscyplina już jest w takim momencie jak wcześniej OCR-y, czyli robią nowe rzeczy, trudniejsze rzeczy, bardziej spektakularne rzeczy. Zamiast 2,5 metra, to zaraz będziesz musiał skakać 3,5 metra, tak? I tak dalej, i tak dalej. I tam ten próg wejścia już jest naprawdę gigantycznie wysoko. I tam jak ktoś chce się za to zabrać, no to już w ogóle ma ciężko. Chyba, że jest dzieciaczkiem, który przychodzi sobie na zajęcie i on po prostu naturalnie w to wejdzie, ale jak jesteś dorosłym... To od razu powiem, że płynnie przechodzimy do kolejnej rzeczy, która ma wpływ na rozwój dyscypliny, czyli szkolenie młodzieży, dzieci i młodzieży. Tak. Więc tak czy owak, gdzieś tam im wcześniej zaczniemy, tym też będziemy generalnie na wyższym poziomie. Mhm. I pewnie to będzie takie ninjowanie, będzie bardziej naturalne też już dla wielu, bo po prostu będą to robić od dawna. No tak, fakt jest taki, że dzieciaków bawiących się w to rzeczywiście jest masa i to może to być tak, że rzeczywiście tych ninjów nagle dorosłych będzie mnóstwo, ale dopiero wtedy, kiedy te dzieci wejdą... Tak. Otóż to. Zostaną jednak, pełnoletnie. Wiesz, bo jednak ten ninja się rozwija, nie? Powoli gdzieś tam idzie swoim, gdzieś tam z boku, ale się rozwija. Więc czekamy teraz na te dzieci. No tak, ale właśnie, wiesz, jakby te dzieci zaczną być dorosłe, to okej. Okay. Będzie nagle, może się okazać, że nagle z PESEL-a nawet skoczy, że mamy ich nie wiadomo ile więcej, ale ci tacy starsi już, którzy by chcieli się zacząć w to bawić, to rzeczywiście mają... Kłopot, nie? Mają, ale też zauważ, że wielu przechodzi z ninja do OCR, znaczy przechodzi do ninja z OCR-ów, czyli już z jakimś backgroundem przeszkodowym. Mm-hmm. Więc to też nie jest tak, że oni nic nie robią, ale fajny ninja, tak wystartuje sobie, tak, nie? Tak. To zazwyczaj jednak gdzieś jest takie płynne przejście osób, które już jakieś przygotowanie fizyczne pod to mają. Lub gimnastycy, parkurowcy. Tak. No ale to wciąż gdzieś tam z jakimś tam backgroundem sportowym, takim zwinnościowym. Teraz jeszcze mi przyszło do głowy to, że o tyle jest to, wydaje mi się, byłby łatwy organizacyjnie rozwój ninja, że to po prostu jest łatwiejsze do przeprowadzenia, tak, zorganizowania gdzieś tam na hali niż taki OCR na terenie. Tak mi się wydaje, ale to zupełnie teraz myślę, że organizatorzy ninja teraz, jakby któryś z nich to oglądał, to powie... Może tak być. Co ona gada? Tak, może tak być, dlatego tak jak wcześniej wspomniałam, nie lubię wypowiadać się na tematy, na których się nie znam. Jeśli chodzi o ninja, ja nie jestem ekspertem. Myślę, że pewne aspekty na pewno są zupełnie inne. Niektóre mogą być łatwiejsze, ale niektóre są trudniejsze. Chociażby z takiego punktu widzenia ilościowego. Mamy to na mniejszej przestrzeni, ale de facto tych przeszkód też tam trochę trzeba nawalić. Tak, wszystkie trzeba je tam przywieźć i rozstawić. Materace. Każdą z nich, może nie każdą, bo to wiadomo, że tych sędziów jest jakaś specyficznie ograniczona ilość, ale też ich tam sporo jest. Nie? Sam w sobie event ninja jest dosyć skomplikowanym eventem, nie? I na pewno kosztochłonny. Myślę, że tak, mniej opłacalny finansowo. Chociaż w sumie to... No, z tego powodu, że jest zupełnie mniejszy, to pewnie też łatwiej jest go wcisnąć w mniejsze miejsce, nie robiąc kłopotów innym. Co za tym idzie, pewnie też łatwiej będzie go, nie wiem, nawiązywać z miastami współpracę, tak, do tego, żeby oni gdzieś tam sobie wcisnęli na jakąś halę, jakąś starówkę, jakieś molo, czy coś w tym stylu, więc to rzeczywiście ma
ma ręce i nogi i może się rozwijać. No, znowu tutaj powstanie ten problem, o którym na początku kiedyś mojej rozmowy z Jackiem rozmawiałem, czyli mojej takiej myśli na temat przepustowości. Nie? Jakby nie było, to jednak ileś tylko tych zawodników można tam przerobić. To nie jest tak jak w OCR-ze, że my chcemy, żeby były mniejsze fale, bo będzie fajniej, ale jakby się zdarzyło, to mogą być większe. No tak. A tu idzie dwóch zawodników i kropka, nie? Albo możemy je trochę częściej puszczać. Tak, nie? A tu dwóch zawodników musi zejść z toru, żeby mogli lecieć następni. I to jest, więcej nie wejdzie. I to jest dziwne. Znaczy dziwne, tak jest, tylko że jest takie kłopotliwe, bardziej o to mi chodzi. Ile macie ninjowców u siebie? Niebieskich? No coraz więcej się robi. Tak, ludzie chcą, i próbują. I mężczyźni, i kobiety, bo właśnie to jest to, o czym wspomniałam, że gdzieś tam jest takie naturalne przejście w kierunku może nie tyle zawodów ninja, co takiego już od ninjowywania sobie. Coraz lepiej ci idą przeszkody, coraz masz więcej siły, a z bieganiem tak nie do końca, to może ninja. Tak, jak już ci idą dobrze przeszkody, to zaczynasz jakby szukać gdzieś tam rozwoju w tych przeszkodach, nie? I gdzieś tam takie właśnie przeszkody ninjowe, myślę sobie, są takim naturalnym rozwojem właśnie, który też się jednak przekłada na OCR. Dobra, jak jesteśmy przy super hiper przeszkodach, to porozmawiajmy o Ninja Warrior. Bo jesteście... Jesteśmy. Jak to się tam nazywa? Kim jesteście dla nich? Def. Prowadzicie... Jesteśmy sędziami na castingu. Sędziami na castingu. Okej. Okay. Wiecie coś, kiedy teraz będą się działy jakieś castingi? Wiemy, ale... Znaczy nie wiemy, kiedy będą się działy castingi. Wiemy, kiedy będą się prawdopodobnie działy nagrania. Gdzieś tam nam się coś odbiło o uszy. Czyli a nagrania mogą się dziać bez castingów? Nie, dlatego, że... Czekamy, aż nas zaproszą. Czekamy, tak. Jak ktoś z Ninja Warrior ogląda ten program, to jesteśmy... Jesteśmy gotowi. Czyli wy po prostu dostajecie informacje w ostatniej chwili i trzeba to ogarnąć. Tak, otóż to. No ale generalnie plan jakiś tam wstępny, że to program będzie kontynuowany, jest. Ale tak naprawdę, no to jest telewizja. Oni naprawdę podejmują decyzje czasami tak, nie? Gdzieś tam pewnie muszą, zakładam, zamknąć tę ramówkę zimową. Tak, ktoś to musi podpisać. Ktoś to musi wpisać w Excela, podliczyć i ewentualnie zobaczyć, czy tak będzie kontynuacja. Jedna osoba, prezes, musi powiedzieć tak albo nie. Pamiętajmy tam, że też w Polsacie się teraz dużo tam zmieniło, jeśli chodzi o osoby decyzyjne. No tak, ale jesteś... nie wiem, co się zmieniło. Ale chyba przyszedł Miszczak, zdaje się, przecież do Polsatu i jakaś tam ekipa się powymieniała decyzyjna. Miszczak to nie kojarzy mi się, że on taki sportowy jest. No ale generalnie... Ale może, tak. Tak, decyzyjnie. Okej, a powiedzcie mi, ja nie byłem, ale w końcu będę. Jak coś się dzieje na takim castingu? Są osoby, które nie ogarniają? Zapraszamy. Jesteśmy od początku, byliśmy na wszystkich castingach, przerobiliśmy wszystkich... zawodników, uczestników. Ale celebryci nie muszą chyba przychodzić castingu, co? Czasami przychodzą. 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 Nie wszyscy, ale przychodzą. Tak, nie. Czy przychodzą, czy przechodzą? Przychodzą, a niektórzy przechodzą. Okej. Okay. A niektórzy przychodzą tylko na nagranie. Tak, a niektórzy tak, są tylko na nagranie. Czy bilet. Niektórzy przychodzą na casting i wiadomo, jak to jest tak. No wiadomo, że to, no umówmy się, to nie są zawody sportowe, to jest program telewizyjny. To jest show telewizyjny i to trzeba każdy z uczestników i każdy z osób, które ogląda, no musi mieć tę świadomość, że to się musi spinać stacji i to się musi opłacać, więc oni tak kombinują, żeby mieć jak największą oglądalność. Robią to według tego, co im się sprawdza, albo sądzą, że będzie im się sprawdzało, a nie według tego, co my byśmy sobie oczekiwali od zawodów sportowych ninja. No, dlaczego w Polsce musi być smutna historia? Dlaczego ona się najbardziej sprzedaje? Właśnie nie wiem, ale tak, że zdradzę kul... No, albo nie zdradzę. Nie, no, idealny, no w każdym razie mam wrażenie, że idealny zawodnik Ninja Warrior to ten, który upadł i wstał i sport go wprowadził z powrotem na normalne tory, ale był praktycznie już na skraju. Nie? Już ale widzisz, to jest znowu coś, co gdzieś tam producent uznał, że ludzie chcą to oglądać, że to akurat im te słupki ma podbijać. I my, którzy oni chcemy... A tę historię? Myślisz, jakbym ją wymyślił, to by też ją sprzedali? No właśnie tak. Myślę, że tak, że tutaj dobra historia to jest jakby już przynajmniej połowa castingu z głowy. Żeby się dostać do programu. Nie wiem, dlaczego tak jest w Polsce. Wydaje mi się, że za granicą tak nie ma, no ale z jakiegoś powodu telewizji tak producentowi wyszło z jakichś tam badań, słupków i Exceli, że akurat ludzie chcą coś takiego oglądać.
i my, wiadomo, pochodzimy, gdzieś tam wywodzimy się z tego aspektu sportowego ninja i chcielibyśmy oglądać widowisko sportowe, ale oni tego nie robią dla nas, dla tych tam kilkuset osób. Tak, to prawda. Tak, dlatego my jesteśmy odpowiedzialni z Magdą i jeszcze z innymi sędziami za dobór zawodników pod względem fizycznym i sprawnościowym, a tam przesłuchania są i opowiadanie skliwych historii gdzieś przy kamerze. Nie? Bo... A zagraniczni, jak przychodzą do naszego programu, to też muszą przychodzić casting? Zdarza się, tak. Teraz na przykład w tym sezonie są byli jacyś... Ja już nie pamiętam, Francuzi, bo też przerabiamy naprawdę kilkuset takich uczestników, więc nie wiem już nawet kto był, a kogo nie, bo czasami to po prostu tylko patrzysz, jakby oceniasz to, co masz, tę sprawność, którą akurat musisz ocenić, a nie patrzysz, jaka jest twarz do tego przyklejona, do tej sprawności, bo po prostu się nie da. No ale jednak trzeba powiedzieć, że większość uczestników, których można zobaczyć w telewizji, brała udział w castingu. Tak, pamiętajmy też, że od wyemitowania programu, tak, do wyemitowania programu, od castingu to są wyprodukowania tego, to są miesiące, nie? Więc już dawno zapomnieliśmy na przykład, kogo tam kogo castingowaliśmy i dopiero oglądamy w programie. No to jest też... dziwne. Ale na pewno, bo pytałeś, czy, wracając do twojego pytania, czy są osoby, które kompletnie nie ogarniają? Oczywiście, że są osoby, które kompletnie nie ogarniają. Ludzie mają potrzebę bycia w telewizji po prostu. Nie każdy ma potrzebę ogarniania przeszkód. Niektórzy po prostu chcą być w telewizji i zrobią wszystko, no żeby się tam znaleźć. Mało tego. I producentowi też się tacy podobają. Tak. Nie, no to kurwa kłamu, to się klei z tą historyjką, nie? Tylko, że wtedy ja głupi zadaję pytanie, to po cholerę są castingi. No tak, no bo jednak, wiesz, no to też... Ktoś musi przejść ten ktoś tor, musi przejść ten tor, więc jednak trzeba też dopuścić sprawnych, a nie tylko historyjkom. Jednak to nie jest trudny sprawy program, tylko Ninja Warrior, więc no fajnie właśnie... byłoby, żeby ktoś spadł na pierwszej przeszkodzie, ktoś doszedł do połowy, a ktoś jednak miał szansę przejść nawet tor półfinałowy przynajmniej. Może powinni ułatwić Ninja Warrior. No, może. Myślę, że akurat... że nie, ale... Już ostatnio z kimś rozmawiałem, że mogliby zrobić edycję z dzieciakami. To byłoby tak, to myślę, że ciekawe. Też rozważają. Ja myślę, że też kombinują cały czas, nie? Żeby to jednak coś zmienić, coś uatrakcyjnić. Tak, tam cały czas wiem, że są rozmowy. Dzieci nie miałyby historyjek smutnych, ale... No, ale tam rodzice by tam nagadali coś. No. Dobra, koniec Ninja Warrior. Ale w końcu przyjdę. No zapraszamy, dobrze, że czekamy już od pierwszej chwili. Nie będziesz wcale lżej traktowany niż inni. Nie musisz sobie. No, może musisz sobie tak, liczba podciągnięć, to wciąż jest liczba podciągnięć, bez względu na to, kto ją wykonuje. Prawda? Pogadajmy o treningu jako takim. O, to Piotr. Trening OCR-owca. To jest klucz programu. Ostatnio narzekałem na to, że nasi biegają za wolno. W porównaniu z zagranicznymi. Że jak było trudno, taka wiesz, Dania czy coś i u nas było hiper trudne przeszkody, to nasi po prostu okupowali podia. No, pewnie te wiekowe bardziej, ale jednak. A teraz się to troszeczkę ułatwiło i jest więcej tego, że nie więcej biegania. Biegania jest zawsze tyle samo, ale jest jakby są bardziej preferowani biegacze, bo po prostu jest szybciej można pokonać przeszkodę, sprawniej i potem po prostu trzeba ekstremalnie szybko biec. I teraz już naszych widać mniej. Też pamiętajmy, że to jak szybko biegamy, niestety to jest też nasza genetyka, nie? Że jednemu Bozia bardziej dała w bieganiu, a drugiemu w lepieniu bicepsa. No tak, chciałem powiedzieć, w lepieniu pierogów. I pewnych rzeczy nie przeskoczysz. Aczkolwiek trening też ma duże znaczenie. Nie? Żeby biegać szybko, trzeba biegać szybko. Żeby biegać długo, trzeba biegać długo. I też dopasować trening do siebie. Nie? Każdy z nas ma inną proporcję włókien mięśniowych, każdy z nas ma inne predyspozycje i może trzeba się zastanowić, że nie trenuję tak jak tamty mistrz, tylko muszę wykonać swój trening, nie? Swoją pracę wykonać i gdzie indziej jest. Ty powiem ci, że mnie zaciekawiłeś z tymi włóknami. Od razu teraz powiem, że trzeba wtedy wykonać, jakbyś chciał mieć na super pewność, to musiałbyś wykonać biopsję i ty byś raczej nie wykonał. Właśnie o to mi przyszło do głowy, bo zupełnie nigdy o tym nie pomyślałem, ale to jest zajebista myśl i teraz w takim razie pytam, czy ktoś to zbada, nie? Czy to jest tylko wiedza teoretyczna, że wiemy, że tak jest i musi to wyjść w praniu?
to zazwyczaj wychodzi w praniu. Wiesz, no bardzo szybko można się zorientować, tak, jakim typem jesteś, czy masz większą predyspozycję do gdzieś tam sprintów albo ćwiczeń siłowych, budowania masy mięśniowej, albo tak, czy wolisz wykonywać trening w formie interwału, tak, mocnego interwału, ja wolisz sobie zrobić 15 kilometrów w tempie maratońskim i jesteś jak w skowronkach, że to zrobisz, nie? Więc to myślę, że nawet takie preferencje twoje ci dużo powiedzą. Dodatkowo jeszcze a propos tego, jak my biegamy w stosunku do Europy, to też trzeba mieć, czy w ogóle jak ktokolwiek biega w stosunku do kogokolwiek innego, to trzeba mieć też na względzie jakby przeszłość danego zawodnika, czy on miał w ogóle związek ze sportem, czy on miał w ogóle związek z bieganiem kiedykolwiek, co on trenował od dziecka, więc my tego nie wiemy tak naprawdę. Przynajmniej ja nie zrobiłam researchu, jaką przeszłość sportową, w jakiej dyscyplinie mają najlepsi zawodnicy z Europy, bo być może mają jakąś tam przeszłość lekkoatletyczną. Na pewno jest preferowane, tak, jak ma. Właśnie, też albo taka Zuzanna Kosumowa, która tak była olimpijką w narciarstwie biegowym. Tak. No, też jeszcze nie dotrwaliśmy do czasu, w którym mielibyśmy OCR-owca od dziecka, który zostaje mistrzem takim pełnoletnim. Mało tego, nie? Mało tego, który jeszcze przeszedł selekcję, który został z naboru wybrany jako on, który ma predyspozycję. Bo u nas póki co trenują i startują ci, którzy chcą, a nie którzy powinni, albo mogą, tak? Tak. Właśnie, to jest ten problem, nie? Zresztą to nie jest problem dotyczący tylko naszej dyscypliny, to jest generalnie powszechny dosyć problem, tak? Znaczy problem. Tak? Problem zaczyna się wtedy, kiedy my mamy oczekiwania. Kiedy mamy oczekiwania mistrzowskie od kogoś, kto nie ma predyspozycji, żeby być mistrzem. I gdybyśmy w ogóle, prowadząc nawet swoje dzieci, gdzieś tam kierowali się bardziej predyspozycjami niż chęciami, niż ja to bym sobie wymyśliła, że moje dziecko będzie tenisistą na przykład, nie? A moje dziecko to będzie biegaczem. Czyli gdybyśmy gdzieś tam bardziej ukierunkowywali swoje dzieci w tym kierunku, w którym mają predyspozycję, to na pewno mieliby dużo łatwiej później osiągać wysoki poziom w danej dyscyplinie. Nie jestem po prostu rodzicem kanapowcem, który ma niespełnione marzenia bycia w jakiejś dyscyplinie i wtedy tam wciska swojego dzieciaka, to trochę naturalne mi wychodzi, że jak mamy OCR-owca, który ma dzieciaka, to ten dzieciak często będzie kierowany w stronę OCR-u, nie? No bo po prostu już trenuje. Ale znowu, i w tych OCR-ach może mu dobrze pójść w przeszkodach, bo na przykład ma predyspozycje gdzieś tam jakieś siłowe, a może mu tak lepiej wychodzić jakiś Spartan czy coś, ponieważ gdzieś tam ma dużo większe predyspozycje wytrzymałościowe. Bo właśnie rodzaj włókien mięśniowych to jest jedna sprawa, ale też są inne sprawy typu nasza pojemność płuc, nasza wielkość mięśnia sercowego. To są pewne czynniki fizjologiczne, które są naszym wyposażeniem genetycznym, które możemy rozwijać w kierunku takim, do którego zostały jakby stworzone, predysponowane, albo po prostu walczyć z materią i nigdy nie pójść krok dalej, tak? Już nie mówiąc o tym... Ale grubo, to już jedziesz grubo. No ale to wiesz, no taka jest rzeczywistość po prostu. Na pewno dużo byśmy szybciej biegali, gdybyśmy zaczęli biegać wcześniej, tak? Jeżeli dostajemy zawodnika, który ma 20 parę lat albo 30 parę lat i nigdy nie miał, albo miał bardzo rzadki kontakt ze sportem wytrzymałościowym, to nie zrobimy z niego. Nie nadrobimy tego, czego on nie zrobił, mając tych kilkanaście lat. Po prostu nie da się już tego nadrobić. No, ma to sens. No. Czyli musimy poczekać. Poczekać. Bo mamy wtedy dwie opcje. Albo będziemy mieli gówniarzy, którzy wejdą i już się wybiegały za mało lata w OCR-ach i w bieganiu i zostają mistrzami, albo przyjdzie moment, w którym w końcu inne dyscypliny się zainteresują na tyle mocno, że warto zmienić własną dyscyplinę i wejść w OCR-y, tak jak mamy przykłady tych szybkich zawodników czy zawodniczek, którzy nagle teraz pojawiają się w polskich OCR-ach, biegali gdzieś za granicą, ale mają przeszłość sportową, tak jak na przykład Dainius. Na przykład, tak. I jeszcze mi teraz przyszło do głowy, dlaczego polscy OCR-owcy biegają wolniej niż OCR-owcy gdzieś tam. To generalnie jest problem polskiego biegania. To nie jest problem tylko polskiego OCR-u. No gdzieś tam nasze biegi długodystansowe w ogóle, nawet na poziomie dyscypliny jako takiej, no nie jesteśmy... by tutaj liderami tabel. Czyli mamy jakieś... Myślę, że gdzieś tam jest jednak ta szkoła, polska szkoła, gdzieś tam jeszcze. W stosunku do Europy świata. Ale to mi się od razu mi się przypomniało to przechodzenie z dyscypliny do dyscypliny i że jedna dyscyplina bardziej tak gdzieś tam
się przydaje do ten. Dokładnie tak samo było na początku w Polsce z triatlonem, gdzie pierwsi triatloniści, najlepsi, ci, którzy tam liczyli się o medale, to byli pięcioboiści, wracając do pięcioboju. Okay. Tak, bo oni umieli pływać, mieli bieganie. Tak, raz. Tak. No i już mieli tą bazę. Tak samo jesteśmy teraz na tym etapie, nie? Jeżeli ktoś miał jakąś przeszłość sportową, ma siłę, wytrzymałość, trochę zwinności, to sobie poradzi. Ale za chwilę będzie musiał być już wyspecjalizowany, wyprofilowany, tak? Teraz już są klasy triatlonowe, są triatloniści, którzy od początku trenują triatlon, a nie, że to jakiś tam słaby pływak, który teraz, a może zacznę, tak, robić triatlon i... Może tu znajdę to jest wtedy świetnym materiałem na bardzo dobrego age groupera, no ale już jakby na igrzyskach nie pojedzie. No dobra. Ale więc zobacz, za chwilę, to jak nam się wydaje, że teraz jest wysoki poziom OCR-ów, to co będzie za chwilę, jeżeli wejdą młodzi, ci, którzy zaczęli od OCR-ów? Nie, no ja jestem na 1000000% przekonany, że ten poziom, który jest, to nawet nie jest zbliżony do tego poziomu, który będzie, bo zdaję sobie sprawę, pod warunkiem, że będziemy prowadzić mądrze nasze dzieci w tym kierunku, a to z kolei, czy będziemy prowadzić mądrze dzieci w kierunku OCR-u, będzie zależało od tego, jak mamy mądrych trenerów OCR. Tak. Znowu przechodzimy płynnie do systemu kształcenia na przykład. Mądrość trenerów na pewno się przyda, ale jakby skutek uboczny samego obcowania od młodego z dyscypliną i podpatrywania tego, co robią ci starsi, i tak będzie miało pozytywny wpływ. Na polskim podwórku tak, ale później wypuszczasz te rybki do dużego akwarium i się okazuje, że jednak liczy się mądrość, a nie tylko sam kontakt. Mhm. No dobra, ale jak mamy już teraz sobie, powiedzmy, jeszcze już zejdziemy z przyszłości, jesteśmy sobie teraz na takich naszych realnych oczekiwaniach, mamy sobie zawodnika, który zaczyna, no powiedzmy, przyszedł skądś czy nie, jest starszy, nie jest dzieckiem, albo nawet jest jeszcze młodszy i chcemy, żeby dostał jakiś pakiet porad, w jaki sposób powinien trenować zawodnik do OCR-u. Jakie są złote proporcje według Was? To, co my mówimy na szkoleniu, przede wszystkim to jest mobilność, stabilność i siła. Nie? Czyli musi najpierw zrobić bazę, żeby sobie nie zrobić krzywdy na przeszkodach podczas skoków czy podczas wiszenia. Czyli musi się najpierw przygotować. Czy jest to możliwe bez trenera takiego indywidualnie prowadzącego? Myślę, że realne... Bo wszystkie trzy, które wymieniłeś, one się nie zdarzają w takim treningu, że tak powiem, własnym. Kumacie, o co mi chodzi? Znaczy, ja myślę, że to jest możliwe, że zawsze praca z trenerem będzie bardziej skuteczna, będzie bardziej przemyślana, jeżeli pracujemy z mądrym trenerem, rzecz jasna, będzie bardziej przemyślana, będzie bardziej kompleksowa, trenując indywidualnie zwykle robimy to, na co mamy ochotę i co lubimy i co nam wychodzi, a nie to, co powinniśmy robić, więc chociażby z tego tytułu praca z trenerem będzie zawsze skuteczniejsza. Realia są takie, że większość jednak będzie się przygotowywała indywidualnie z wielu powodów. Realia są takie, że człowiek, to będę się przygotowywał do OCR-ów, czyli idę uczyć się przeszkód. Po prostu. I biegam. I biegam i idę na przeszkody. Mhm. A nie jestem jeszcze gotowy na to. I to jest właśnie to, co my robimy na naszych treningach, gdzie 3/4 treningu to jest przygotowanie do przeszkód. A dopiero ta wisienka to jest ta nauka bezpiecznego pokonywania przeszkód. A spotkaliście się gdzieś w zasobach sieciowych z jakąś osobą, kanałem, gdzie ktoś daje takie informacje, nie jako jednorazowy wykład, przemyślenie, tylko jakiś taki dłuższy proces kształtowania zawodnika w OCR-ze i omawia te poszczególne takie... Nie spotkaliśmy się. Kiedyś etapy? Nawet robiliśmy dosyć głęboki research, bo jeszcze na początku, tam lata temu, jak chcieliśmy sami swój warsztat budować, to nawet szukaliśmy takich. Oczywiście w Polsce nie było czegoś takiego, bo w Polsce my byliśmy najbardziej doświadczonymi trenerami, więc musieliśmy poszukać gdzieś tam za granicą i nie było czegoś takiego. No gdzieś tam jakieś jedno może szkolenie, ale też... Tak, to była taka raczej mądrość, taka z jednej strony intuicyjna, z drugiej doświadczenie, z trzeciej wiedza, nie? Że po prostu widzisz, co się dzieje, widzisz, znasz charakter dyscypliny, wiesz, na czym ona polega i musisz... Znasz procesy, znasz masz fizjologię, narzędzia, znasz metody. I musisz dopasować do tego trening i przygotowanie. I znasz te momenty krytyczne, nie? Gdzie coś się może złego stać i co może pójść nie tak.
Myślę też, że wraz z ilością przygotowanych, z liczbą przygotowanych zawodników i obserwacją też przez trenera, co działa, a co nie działa, no to też jakby człowiek się staje coraz mądrzejszy, nie? To też niestety z trenowaniem zawodników to też jest tak, że musisz, że to jest też pewnego rodzaju test, tak? Więc w sensie próbujesz. Bo naprawdę do jednego celu prowadzić może wiele dróg i teraz na kogoś zadziała taka droga, na kogoś zadziała inna, więc to też gdzieś tam z jednej strony się testuje, ale z drugiej też strony no, są takie złote zasady, które powinny być no, w każdym treningu, każdego zawodnika, tak? No, musi być bieganie, musi być jakiś trening siłowy, musi być trening siłowy podstawowy. Tak, w zależności od dopasowany tak do okresu przygotowawczego. A nie uważacie, wydaje mi się, że potwierdziliście, że też tak uważacie, że to jest taka nisza niezagospodarowana i w końcu ktoś powinien zrobić jakiś dobry kanał, w którym trenujący zawodnik, amator, niekoniecznie posiadający indywidualnego trenera, mógłby dostawać z jakąś sensowną częstotliwością porcję informacji, która by go kształciła w jakimś procesie przygotowania się do OCR-ów. Czy ty słyszysz, co on powiedział? Załóżcie kanał na YouTube. Są pieniądze do zarobienia? Nie, wydaje mi się, że tak, no ale jakby tak jak sobie właśnie też próbuję prześwietlić różnego rodzaju dyscypliny, które czasem tam to oglądam, od takiego po prostu normalnego rozwoju, jakiś crossfit i tak dalej, to tego jest mnóstwo, nie? Rzeczywiście niektóre są bardziej, niektóre mniej wartościowe, niektóre oglądam bardziej, niektóre rzadziej, niektóre rzeczywiście posiadają tylko jakieś kawałki tematyczne, które czasem mnie zainteresują, ale one są jakby profilowane pod jakąś konkretną dyscyplinę i tam rzeczywiście jak masz potrzebę, to możesz się jakbyś mocno chciał, to rzeczywiście jak się w to zagłębisz i będziesz to trzymał to regularnie, to jest taka fajna porcja wiedzy, która pomoże ci się samo wykształcić i zmodyfikować twój proces treningowy z takich odpowiednio. Materiałów OCR-ach takiego czegoś nie ma. Nie ma, no to prawda. Czemu jeszcze tego nie ma? No już myślę, jest zdecydowany czas, no to już jest mnóstwo, tyle zawodników. Już przesadzam, bo zaraz przyjdziemy do tego, czy ile osób będzie to oglądało, ale liczba osób... Dużo, na pewno. Dużo, tylko pytanie ile, nie? Ale wydaje mi się, że to jest taka opcja, która by zdecydowanie byłaby przydatna. A myślę, że to jest odpowiedź też na pytanie, dlaczego taki kanał jak twój powstał dopiero teraz? No, ktoś to musi zrobić, ktoś w to musi zainwestować swój czas, swoje pieniądze, swoją energię, więc jakby myślę, że to jest jakby główna bolączka, nie? Że po prostu to musi zostać zrobione. No to pomyślcie nad tym. Ja już miałam rzeczywiście kiedyś takie pomysły. Na to wszystko trzeba mieć czas, a my też mamy sporo tego czasu zagospodarowanego przez zawodników, z którymi pracujemy, więc musielibyśmy poświęcać na to czas wolny. A lubimy w czasie wolnym poświęcać czas na to, żeby też samemu uprawiać sport, prawda? Więc jak mamy do wyboru zrobić swój trening, a odpalić kanał na YouTube, no to pewnie zrobimy swój trening raczej. No czaję. Szkoda. Ale pomyślcie nad tym. Tak, bo to jest jakby... No, jest, tak. Myślę, że to jest takie pole zupełnie surowe. Zwłaszcza, że tak, właśnie jak zdarzało mi się być wspierać naszego kolegę Marcina na mikrofonie na Mistrzostwach Polski i jak wybiegały zawodniczki na metę, no to jak tak sobie liczyłam, no to co mistrzostwa, to mi wychodziło, że najbardziej utytułowanym trenerem OCR-owym w tym kraju jest Piotr, ponieważ ma na swoim koncie najwięcej medali Mistrzostw Polski OCR w elicie. Piotr, ile osób myślisz w OCR-ach polskich o tym wie? Ojej. Ja. No, nie, to nie jest pytanie do ciebie. No w sensie, że ja wiem. Ja wiem, że ty wiesz. Tylko ja wiem. Piotr, myślę, że za mało. No, kurczę, żeby nie być wulgarnym. To jest taka ogólna jakby bolączka tego, co się u nas dzieje, że generalnie ludzie o niczym nie wiedzą, nie? Jesteśmy takim gigantycznym stadem podzielonym na małe części, w którym jakieś tam rzeczy się odbywają czasem razem, czasem osobno, ale raczej ludzie nie mają dostępu do takich zwykłych, prostej informacji, która jest dosyć kluczowa, nie? Wydaje się, że nawet jakby ktoś chciał szukać osoby, to w jaki sposób miałby się o tym dowiedzieć? Może w jakiś sposób
przez przypadek na to trafić, przez kogoś znajomego, ale raczej jest ciężko. Ale to musiałby mieć naprawdę dużo szczęścia. żeby do mnie przypadkowo dokładnie, ale tu, słuchajcie, no jakby akurat w waszym takim konkretnym przypadku taka informacja stale w miarę dostępna z jakąś porcją wiedzy byłaby korzystna z punktu widzenia takiego trenerskiego nawet, tak? Czyli nawet jeżeli nie to był prawda. To jakiś wielki, gigantyczny... Czuję się zmotywowana do tego, żeby to robić. Wiesz, jakby to nie był jakiś gigantyczny kanał, taki, kurczę, nie wiadomo co, tak? Mhm. Znaczy, wydaje mi się, że jakby zawsze diabeł sukcesu tkwi w systematyce. Tak, no nie? Dokładnie. Ale ta systematyka może też być rozsądna, tak? To nie znaczy, że to się musi zadziać codziennie. Że to musi być co tydzień, tak? Że to musi być nawet co dwa tygodnie, ale jeżeli by to już od jakiegoś czasu albo zaplanowane na następny rok działo się nawet co miesiąc, to na pewno grupa odbiorców byłaby sensowna i by rosła i z tego można by się dowiadywać różnych ciekawych rzeczy, chociażby takich, że rzeczywiście to jest osoba, która może cię wykształcić, jeżeli masz chęć ścigania się na poziomie wysokim. No nie? To prawda. I teraz zachęciłem? Mówię tak, zupełnie poważnie, że tak, że zostaliśmy tutaj zmotywowani. Ten taki tak, kopniaczek nastąpił. Cieszę się, że tu przyszliśmy. Ale jakby też to jest taka moja jakby tam przemyślenie, uwaga do innych osób, które się zajmują OCR-ami i robią to dobrze. Że też tak, mówcie, że to robicie dobrze. Że to jest fajne, żeby o tym mówić. Że jakby no jesteśmy w takiej erze wideo, że ludzie mają mało czasu, jak najmniej chcą go poświęcać, na pewno nie chcą szukać informacji, to jest w ogóle no way, tak? Musi ona być im podana na tacy. I taka wersja obejrzenia sobie czegoś jest no, najlepszą formą, jaka może być, więc to nawet nie jest opcja, że to jest tylko taka opcja reklamowa, nie? To jest, kurczę, kawałeczek misji. Jak ktoś coś puści dobrego i to nie będzie gówno jakieś, tak? Wiecie, wyzywanie się i tylko opowiadanie jakichś głupot i memów, no to jest fajny materiał do tego, żeby z ludźmi się podzielić, jak ktoś robi dobrą robotę. No kurde, no. A dodatkowo jest reklama, no to jakby same dobre rzeczy. No tak. Zrobimy to. Ale zeszliśmy z tematu, bo kurde, moje pytanie dotyczyło Jak trenować? Jakby, rozumiem, że już teraz doszliśmy do tego, że w sumie moglibyście to pokazywać sami u siebie, ale to dajmy jakiegoś, wiesz, takiego małego wrzutka, bo ja się o to pytam, zawsze będę różne osoby o to pytać, bo sam mam sobie jakieś tam przemyślenia własne, one zupełnie mogą nie być realistyczne, bo one często mogą dotyczyć tylko mnie, no nie? A wiadomo, że to każdy ma swoje różne predyspozycje, tak sama powiedziałaś, na każdego to inaczej działa, nie? Ale chciałbym wiedzieć, jaka jest wasza koncepcja. Taka seria złotych myśli OCR-owych. Żeby robić dobrze przeszkody, to musisz być silny. Tak? To siła daje ci komfort w przekładaniu rąk, w zmianie pozycji, w pociągnięciu się. Czyli jaka to, co wynika... Siła. Po prostu siła. Podciągania, wyciskania, silny kor, wiszenie, tak, podciąganie, siła naszego chwytu, siła naszego bicepsa, czyli takie podstawowe też ćwiczenia siłowe, zabezpieczające oczywiście nasze stawy. Ja przez całą zimę, przez 3-4 miesiące ze swoimi zawodnikami robię trening siłowy 2 lub 3 razy w tygodniu. Okay. Siłowy, na siłowni siłowy. Z ciężarem. Dobra. I czy to są jednostki stricte siłowe, czy one są jakieś miksowane z czymś? To są, one są no, różnie. Stricte siłowe najczęściej. Najczęściej są stricte siłowe. I to jest taka, na przykład trzy jednostki, na których są, idziemy szeroko, zupełnie inne ćwiczenia, tak, podobne ruchy. Czyli jakaś forma przyciągania, jakaś forma wyciskania. Czyli tak jakieś izolowane ćwiczenia, ale konkretnie siłowe na poszczególne partie mięśni. Taka old school siłka, idziemy i robimy ściągania, pompeczki. Forma wyciskania, jakaś forma przysiadu. Z własnym ciężarem czy z ciężarem? Z własnym ciężarem, z cudzym ciężarem, wszystkie ciężary. Wszystkie formy. Martwe ciągi i tak dalej, to oczywiście jak najbardziej. Tak, przysiady ze sztangą, wszystko. To nie jest tak, że robimy sobie po prostu przysiady. I później okazuje się, że jak oni po tej zimie wchodzą pierwszy raz na przeszkody, to oni
nie ćwicząc przeszkód, nagle widzą, że mają postęp i progres. Czystej siły. Okej. Okay. Czy to znaczy, że w okresie przygotowawczym, zimowym, kiedy robicie brutalną siłę... Nie robimy żadnych przeszkód. O, żadnych to przeszkód. Było moje pytanie. Znaczy, to nie było pytanie, gdzieś tam odpowiedź na raz w tygodniu, żeby mieć kontakt. I później kontakt. Tak. I później wprowadzamy raz w tygodniu, później dwa razy w tygodniu, później czasem trzy razy w tygodniu w okresie startowym. Gdzie cały czas pilnujemy też tej siły, nigdy nie rezygnujemy z siły. Zawsze jest trening podstawowy, siłowy. Nawet w trakcie sezonu startowego. Nawet w trakcie sezonu. Zawsze jest ta baza. Jednak ciężko mi się spierać z utytułowanym trenerem, ale akurat moja koncepcja jest zupełnie odwrotna. A tylko tak, jako ale to dygresja, wiesz, ale to wszystko, ja to wszystko, tak, to są lata praktyki i testów. I pamiętaj, że teraz jeszcze myślimy o długoterminowym rozwoju zawodnika. Czyli zadaniem trenera jest tak przygotować zawodnika, żeby był jak najmniej razy kontuzjowany. Czyli tak, to nie jest tak, że ty go musisz jak najlepiej przygotować do mistrzostw, czy tam do jakiejś imprezy, która jest za 3 miesiące, tylko myślisz gdzieś tam bardziej w długoterminowym... Żeby się nie zużył. Żeby się nie zużył, tak. Żeby się rozwijał, a im młodszy zawodnik, tym musisz bardziej rozsądnie dysponować, tak jakby gospodarować tą jego objętością treningową, tymi ciężarami. Bo tak na przykładzie na przykład naszej tak młodej zawodniczki utalentowanej Magdy Misali. Oczywiście Piotrek mógłby pewnie już z 2 lata temu zrobić z niej mistrzynię świata, tak? No może mistrzynię świata to przesadzam, ale ona jest w takim wieku, że jak będziesz na nią nakładał, wykorzystasz wszystkie bodźce, nałożysz na nią wszystkie obciążenia treningowe, to ona to świetnie zniesie, bo ma mocny, młody organizm i naprawdę forma by wystrzeliła w kosmos, ale to byłoby na krótką metę. To się bardzo szybko kończy i to jest jakby bolączka w ogóle naszego sportu. Że my chcemy mieć medale za juniora. Za juniora. Tak, Mistrzostwo Polski za juniora. Nikt nie myśli o tym, żeby przygotować tego zawodnika właśnie do Igrzysk Olimpijskich, tak, za te 10 lat. Tylko on teraz musi, tak, matka przyprowadza i ona chce, żeby to dziecko zdobywało medale. Szkoła, tak, klub chce, żeby tu myśmy mieli jak najwięcej medali. I zużywa się zawodników w krótkim okresie, tak? Jakby wyciska się jak najwięcej teraz, tylko że dochodzimy w pewnym momencie bardzo szybko do limitu swojego. A jeżeli patrzymy gdzieś tam w tym dużym obrazku, no to niestety, ale to jest taka systematyczna, mozolna, mrówcza praca, która powinna zostać właśnie... Pamiętam takie badania na amerykańskich pływakach, gdzie sprawdzono wszystkich medalistów takich dziecięcych, tam juniorskich mistrzostw, ile osób z nich zdobyło później medale na Igrzyskach Olimpijskich. Jaki procent? Wiesz, jaki procent? Zero. Tam się skończyli. Po prostu. Okej. Okay. Czuję, o co chodzi. Magda Misala to w ogóle jest ciekawy temat. Nie wiem, czy go dzisiaj zdążymy przegadać. Żeby się Magda nie zadedykować najlepiej z Magdą właśnie. Absolutnie, żeby się nie obraziła na to określenie, ale projekt Magda Misala... To tak. Może być projekt twojego życia, chłopie. Tak. Rzeczywiście, w związku z tym, że ona zaczynała bardzo wcześnie i jest z tym cały czas, osiąga już całkiem dobre rezultaty, a te najlepsze jeszcze przed nią, to jest, kurde, koncept na film na Netflixie, panie. Jak ona, kolejne Mistrzostwa Polski z rzędu jest tam zaraz za podium, i ona tam, wiesz, w elicie, tak? I ona tam płacze i jest ten, i ja mówię, tak się cieszę, nie? Spokojnie, tak? Nie, w ogóle, jeszcze nie teraz, poczekaj, nie? Czyli jeszcze raz, siła, druga rzecz, gimnastyka, sprawność gimnastyczna. No, ale czy mamy teraz, powiedzmy, ten okres zimowy, nazwijmy go tym okresem zimowym, przygotowawczym, ile on trwa? Fajne, tak? Ile on trwa w miesiącach? Listopad, grudzień, styczeń, luty. 4. Tak. W nim mamy jednostki siłowe, które są po prostu jednostkami siłowymi i nie miksowanymi z niczym. Ewentualnie później dokładam jeden trening gimnastyczny. Co wymyki, trening gimnastyczny? Kippingi, jakieś ćwiczenia core, żeby człowiek miał, tak, mógł zarządzać, nauczyć się zarządzać tym ciałem w przestrzeni. To jest tak, że jak pojedziesz na takie imprezy mistrzowskie albo w ogóle na jakieś imprezy i zetkniesz się z przeszkodami, których wcześniej nie widziałeś, to twoje ciało musi umieć się odnaleźć na tej przeszkodzie. I to jest gimnastyka.
Po prostu. To są podstawowe umiejętności, jakieś sylwetki gimnastyczne. Nie? Czyli nie uczysz się jeden na jednego na tych przeszkodach, na których będziesz startował, bo to nie jest możliwe, chyba że chcesz po prostu startować cały czas w Runmagedonie na przykład. Mhm. No ale jeżeli chcesz umieć wszystkie przeszkody, z którymi się spotkasz, no to jednak to twoje ciało musi się odnajdować w przestrzeni, musi umieć zareagować odpowiednio, uruchomić tak odpowiednią sekwencję. To był ten syndrom włoski. Włoskich mistrzostw. Tak. I to wiesz, to i ty dobiegasz do przeszkody, patrzysz i ty już wiesz, co masz zrobić, nie? Już to czujesz. Albo nie? Zawiśniesz i dopiero wtedy się okazuje, co ty masz zrobić, nie? Więc nie? Zresztą to bardzo dobrze widać, nie? Czy zawodnik, który wchodzi na przeszkodę, to on jakby jest jednością z przeszkodą, czy on walczy i próbuje wykorzystać tylko siłę swoją? Ale to rzeczywiście można to według was jakby osiągnąć jakimiś ćwiczeniami gimnastycznymi, a nie konkretnie ćwiczeniami na przeszkodach różnych? Ja myślę, że to powinno być jakby dwutorowo. I wiadomo, że im bliżej sezonu startowego, tym więcej przeszkód, ale... Ale to wiesz, to właśnie jest to, nie? Że z jednej strony pewnych przeszkód musisz się nauczyć. A pewnych się nigdy nie nauczysz. A pewnych się nie nauczysz, bo nie masz dostępu. Bo nie masz. Mhm. Albo nie wiesz, co będzie akurat teraz. Dlatego my na naszych treningach też za każdym razem wieszamy co innego. Oprócz tych, co wieszamy... Bo miksy. Dobra, jesteśmy dalej. Czyli na tym siła okresie. I gimnastyka. Siła i gimnastyka. Co w tym jest z biegania? Bieganie. Czy chcesz powiedzieć, że u ciebie to można sobie w zimę odpuścić? Nie. Wszyscy będą dzwonić zaraz. My podobnie jak szkoła norweska doszliśmy do tego samego miejsca, czyli siła i szybkość i wytrzymałość. Czyli zimą biegamy albo bardzo długo wolno budując bazę tlenową, albo robimy bardzo krótkie, mocne odcinki. Co to znaczy albo? Jednocześnie. Czyli robimy skipy, podbiegi, sprinty, które dają nam siłę naszych kończyn. Później dokładamy treningi bardzo szybkie, takie nawet ponadprogowe, bo dopiero mając to, dopiero wydłużając, tak, wydłużając odcinki, mamy tę prędkość. Mhm. Nie zrobisz, nie może być tak, że ty nagle zaczniesz biegać interwały gdzieś tam okołoprogowe i ty owszem, będziesz na przykład biegał coraz dłużej na coraz większym zakwaszeniu i będziesz mógł to coraz lepiej znosić, ale to będzie wolno. Rozumiesz, tak, że... Mhm. Że jeżeli nie masz tej szybkości, to później nie pobiegniesz szybko. No tak. Nawet tak biomechanicznie po prostu. Po prostu. Noga ci się nie zakręci. Nawet nie, że ci zabraknie płuc. Tak. Okej. Okay. Ile wtedy takich treningów jest do zrobienia od do? No trzeba, dobrze jest zrobić dwa jakościowe treningi siła, szybkość w tygodniu i reszta to już są długie wybiegania. Tlenowe. Tlenie. Okej. Okay. Wolno. No dobra, to jeszcze wtedy, żebyśmy wszystkiego nie zdradzili, to jeszcze tylko lekko przejdźmy na już pozimowy kawałek. Co się zmienia na tym już pozimowym, jeszcze przedsezonowym okresie? Zmieniamy charakter treningu siłowego na coraz bardziej przeszkodowe, nie? Czyli już są jakieś więcej jest zwisów w izometrii, już robimy jakieś pierwsze przejścia na chwytach. W bieganiu zaczynamy biegać już te odcinki takie pośrednie, czyli już biegamy pod progiem, żeby przyzwyczajać organizm do akumulacji, tak, do wykorzystywania kwasu mlekowego i do jego neutralizacji. Mhm. I powoli zaczynamy sobie układać kalendarz startów. OCR-y są też takie niewdzięczne, że tu jest bardzo długi sezon startowy. Bardzo długi. Bardzo długi. No właśnie, to jest moja następna myśl. W jaki sposób później radzić sobie ze startami, który większość z nas, znaczy jakby to był zawodowiec, to spoko, nie? No to wiadomo, żeby to było logiczne. No nie? To byłyby zawody wybrane, tylko te, byłby okres przygotowawczy, później się ścigamy na maksa, później przechodzimy do następnego. A my po prostu, znaczy my, no, praktycznie wszyscy po prostu lubią się ścigać, nie? I ładują tego prawie ile wlezie,
Jak już ktoś jest długo, to trochę mniej, bo trochę mniej mu się chce, ale też i tak mu się chce, ale cały czas i tak duża grupa jest osób, którym się bardzo chce i najlepiej by się ścigali co chwilę. Są tacy, którzy ścigają 3 biegi w jednego weekendu i tak dalej, i tak dalej. Jak to, kurde, w ogóle... No, ale tu jest w tym rola właśnie trenera, żeby jak bardzo się nie lubisz ścigać, to i tak musisz wybrać sobie, tak, to swoje, swój start A i gdzieś tam mieć to jako to ile, cel. Ile można, ile według ciebie rozsądnie, jednak dla amatora kochającego się ścigać, jest do klepnięcia w kwartale biegu? Wiesz co, to jest tak, że jak masz zawodnika, który tak traktuje poważnie ten sport, no to masz na przykład wybrane zawody. Liga. Jest liga, nie? I to są moje główne zawody i pod te zawody... Liga plus mistrzostwa. Liga plus mistrzostwa. Polski, liga plus mistrzostwa. I pod to układamy cały plan. Jeżeli masz amatora, to ja się go pytam, a na których zawodach ci zależy najbardziej? Nie? On mówi te i te. Dobrze, to te i te traktujemy treningowo. Żeby dobrze wypaść na zawodach, musisz tak przynajmniej tydzień odpocząć przed, zluzować i tydzień odpocząć po. Mhm. Żeby się zregenerować, żeby móc dalej trenować. Więc jeżeli byś chciał startować na poważnie co weekend, to ty byś nie mógł trenować, bo tylko byś odpoczywał. No tak. No, jest taka, jest to i tu wchodzimy w taki system treningowy startowy, nie? Gdzie jednak te starty traktujesz jako mocny trening. Czyli masz startować, ale nie na maksa? Możesz startować, ale nie na maksa. Nie zrobisz ich też na maksa, bo one idą z treningu. Okej. Okay. A jak ktoś nie potrafi? Tak jak ja. Chyba, że miałbym jakiś naprawdę zły dzień, to wtedy mnie to po prostu sam mogą. Ale trzeba przyjąć, będąc trenerem, że niektórzy mają mózgi są jakieś takie ograniczone. Na przykład mój, jak ja idę, zawsze idę w trupa i. Pamiętaj, że zawsze wtedy trener może ci powiedzieć: przepraszam, Przemku, ale nie mogę cię dłużej prowadzić. A ty. O, drzwiami w twarz. Kurde, dobra. Ale zobacz, możesz zrobić w trupa, tylko niestety później tydzień będziesz to odchorowywał. Więc na pewno za tydzień, jakbyś chciał wystartować w czymś poważnym, to owszem, odpoczniesz, nawet możesz mieć taką lekką wzwyżkę, ale na dłuższą metę to do niczego nie prowadzi, bo ty się, kurde, przestaniesz rozwijać. Ja, czaję. Ja, czyli jakby, okej, tydzień w tydzień, to wydaje mi się, że to już naprawdę trzeba mieć bardzo wąski horyzont, żeby wiedzieć, że może, nie? Że to jakby nie będzie miało... To nie będzie skutkiem negatywnym dla jego formy i zdrowia. To już jakiś wariant. My możemy sobie tak powiedzieć, nie. Bo mamy PESEL, który jakby już dzięki naszemu PESEL-owi rozumiemy, że się nie zregenerujemy, ale pamiętajmy, że tacy 20-latkowie, oni cały czas myślą, że są świetnie, że świetnie zorganizują. Dokładnie. Zregenerują. Zgadzam. No dobra, to teraz na sztywno. Jestem totalnym zapaleńcem, nikogo nie słucham i chcę startować jak najczęściej. To jakie jak najczęściej byłoby jeszcze jako tako do przyjęcia, nie bierzemy pod uwagę, że to jest start co tydzień, bo to jest totalnie głupie. Ale co 2 tygodnie, okej? Co 3 tygodnie. Co 3. No, ale co 3 tygodnie, to kto wytrzyma tyle? Bez startów. Bez startów, no. Zwłaszcza, że one są tak się dziwnie zazębiają. Zwłaszcza, że nagle mówisz, ojej, tak, tu muszę wystartować, bo mam pod domem, tu mam barbariana, bo lubię te przeszkody, nie? I tak, kurde, nie masz wpływu na to, że co 2 sobie, tak. A teraz zobaczę, co jest co 3 tygodnie i tam będę startował. Nie masz, nie? Czasami masz 3 weekendy pod rząd. Ja myślę, że to też jest kwestia tego, jakby jaki jest nasz cel, bo dla niektórych celem, nawet jest ambitnych, jest po prostu lubię tę dyscyplinę, lubię się ścigać i wtedy po prostu odpuszczasz sobie gdzieś tam możliwość wyciągnięcia maksymalnego potencjału z siebie, tylko po prostu robisz to, na co masz ochotę. Mało tego, w jednym sezonie tak, ścigasz się we wszystkim, ale w drugim sobie myślisz, no dobrze, teraz już nie chcę we wszystkim, teraz już chcę dobrze. To teraz powiedz mi, jak to ma być dobrze. I tak właśnie jest bardzo często z zawodnikami, często jest, tak. Nie? Że gdzieś tam na początku się tam zohystują i biorą na siebie, tak? Co, jak leci wszystko, co im się wydaje atrakcyjne, ale bardzo często jest tak, że dochodzą do tego momentu, no kurde, można by to było zrobić, no już mnie jakby to miejsce bardzo dobre, 18 miejsce mnie nie satysfakcjonuje. Dyszka, piątka. No na przykład, chcę medal. No. Nie? I wtedy już, i wtedy znowu dochodzimy do 2 rodzajów zawodników. Do kogoś, kto ma po prostu mental mistrza, czy tam mistrzyni i
robi to, co trzeba, musi być zrobione. Nie, w ogóle nie dopuszcza do siebie jakichś takich kaprysów. I taki człowiek zajdzie tam prawdopodobnie, gdzie chce zajść. Oraz są osoby, które chcą tam zajść, ale po prostu gdzieś tam, nie? Się rozpraszają. Tak, się rozpraszają na jakieś pierdoły. No i niestety ta droga, no być może gdzieś tam kiedyś zajdą, ale będzie to trwało znacznie dłużej, jeśli w ogóle. Tak, moje najlepsze zawodniczki to są te, które w 99% wykonują plan, który im rozpiszę. Naprawdę. To jest tak, że... Tak. Chodzisz w trening Pixa i jest na zielono. Wszystko jest na zielono, wszystko jest zrobione tak jak tak. 3 kilometry rozbiegania, 10 razy 1 kilometr na przerwie, 45 sekund, 2 kilometry schłodzenia. Sprawdzam, zrobione, dziękuję. Tak? Czasami jest to o 5 rano przed pracą, czasami jest to o 23, jak dziecko pójdzie spać. Po prostu są osoby, dla których to jest tak ważne i potrafią się tak zorganizować, że są w stanie zrealizować to, co jest potrzebne i tak, jak jest rozpisane. A jeżeli naprawdę nie mogą, to piszą: trenerze, naprawdę nie mogłam zrobić. Co mam zrobić jutro, jeżeli dzisiaj nie zrobiłam treningu? Więc ja wtedy patrzę i mówię tak. Ten trening, który przepuściłaś dzisiaj, jest ważniejszy niż ten trening, który jest jutro. Zrób ten trening jutro, a ja pojutrze ci pozamieniam. Okej. A są zawodnicy, którzy dzisiaj mam ochotę zrobić takie bieganie, a nie takie, albo mam tylko czas na to, a nie na tamto. No i... A w ogóle to z koleżanką poszłam na zumbę na przykład. Też mi... tak się zdarza. Tak. Albo i tak patrzę na cały tydzień, tak, rozpisanych jest tam na przykład 7 jednostek, patrzę, co zrobiła i zrobiła bieg regeneracyjny 5 km i rolowanie i rozciąganie. Tak, z 7 treningów takie dwie jednostki zrobione, nie? No i co mam powiedzieć? No kurde, no trochę się tak traktuje jak takie, no wiesz, no takie, taki abonament medyczny, nie? No jak, no mam, dobrze się z tym czuję, że mam, nie? Tak. Mam trenera. Nie muszę go słuchać. Tak, ale... Ale te treningi, które mi proponuje, to jest jakby pewna sugestia. Tak. Ja sobie teraz tak zrobię, co mam ochotę. A mental, psychologia sportu, psycholog, który by prowadził zawodnika, to jest u nas, się zdarza, czy to jest jeszcze jakaś... Zdarza się. Miałem takich podopiecznych, którzy korzystali. Jest im to potrzebne. Bo, no wiesz, no jak ktoś ma ciało, tak, ma predyspozycję i go ogranicza głowa, to czemu mu nie pomóc? Bardzo często. Ale widziałeś efekt kiedyś? Taki namacalny? Widzę efekt namacalny, nie wszystkie efekty są trwałe. Na przykład. Ale dlatego, że nie są kontynuowane? Czy dlatego po prostu? Nie, właśnie nie wiem, czy po prostu, czy za krótko, czy... Bo z psychologią, znaczy znowu szyję totalnie, nie? To są jakieś moje wyobrażenia, mogą zupełnie nie być poparte realiami. Wydaje mi się, że psycholog sportu jest często... tak ad hoc stosowany trochę jak dieta, tak, nie? Po prostu. Że zrobię, dotrwam do czegoś, a potem już się dalej tego nie kontynuuję i jakby naturalnie myślę, nie może to... Myślę, że to jest też, to też wynika z tego, że to jest, no to jest jakby niemierzalne, nie? Czyli nie masz takiej zwrotki, czy to się sprawdza, czy to się nie sprawdza, oraz wymaga dużej pracy własnej. Jak nie? sobie poradzisz z głową, to już sobie ze wszystkim poradzisz. I to jest naprawdę, to jest bardzo duży potencjał niezagospodarowany w wielu sportach, nie tylko w OCR, ale tak jak mówię, no ja akurat mam ze sobą 5 lat studiów psychologicznych z wyróżnieniem zresztą co semestr, więc myślę, że mogę się na ten temat też trochę, ale to byłby kolejny odcinek, no więc nie ma sensu. Ja bez wyróżnienia, ale też mam. No to gratulacje. Stypendium naukowym chciałam powiedzieć, nie z wyróżnieniem, ale chodzi mi o to, że no to jakby masz tego świadomość, że to jest coś, nad czym jednak trzeba pracować no prawie cały czas i że to jest, że ludzie, zwłaszcza którzy nie rozumieją jakby wagi, albo rozumieją wagi, ale nie rozumieją mechanizmów, procesów, które do tego prowadzą, nie widzą takiej natychmiastowej zwrotki, dlatego też bardzo łatwo im jest odpuścić ten temat, nie? Bo jakby nie mają takiego zwrotu z inwestycji natychmiastowego. A to jest super ważne od takich w ogóle nawet takich przyziemnych rzeczy typu koncentracja.
koncentracja na przeszkodzie, czyli jesteś tylko ty i przeszkoda, nic więcej cię w ogóle nie wzrusza. I jakby nie rozpraszasz się, że ktoś idzie obok, że ktoś może to robić lepiej, że ktoś cię tam zagaduje, że ktoś cię kibicuje, że jest Jacek z kamerą, z przeszkodowo, tak? I więc jakby tu mamy, wiele osób sobie nie radzi z przeszkodami, dlatego że nie są myślami na przeszkodzie, tylko gdzieś są obok. Pomijając te wszystkie inne sprawy przed startem, tak? Gdzie ludzie są już spaleni na starcie i stają na starcie, wiedząc, której przeszkody na pewno nie pokonają i kto ich na pewno wyprzedzi. Okej, ja pytam o to, bo tak mi przyszło do głowy, że wydaje mi się, że nasz sport jest jeszcze tak, w takich powijakach, że ten temat się jakby prawie nie pojawia. No nie? Że jakby myślę, to jest, że tak, że gdzieś że jest, tam jest na szarym końcu. Że to jest w miarę naturalne w wszystkich bardziej rozwiniętych sportach. U nas tego po prostu nie ma, no ale jakby dlatego, że po prostu jesteśmy jeszcze na początku drogi. I teraz to też taka moja myśl, nie? Że dobrze byłoby, żeby to zacząć w jakiś sposób wprowadzać, żeby może niekoniecznie już robić z tego jakieś specjalne kursy i szkolenia, aczkolwiek o kursach też chciałem chwilę pogadać, jeżeli jeszcze będziemy mieli chwilę czasu. Czy to się takie coś nie powinno tam pojawić i czy w ogóle czy temat nie powinien być bardziej podniesiony? I teraz pytanie, znacie jakąś psycholożkę, jakiegoś psychologa sportu, który już w tematach OCR-u się jakoś obył, jakkolwiek, albo... Nie znam. No właśnie. Nie przychodzi mi nikt do głowy. Chociaż ja nie wiem, czy to wymaga takiego aż sprofilowania, nie? Jeśli chodzi... Nie, nie, tak jak, nie szłabym w ogóle. Tak jak dietetyk sportowy wystarczy, tak... Tak, wytrzymał, tak, dietetyk sportowy, który się zajmuje sportowcami wytrzymałościowymi, no bo wiadomo, że ta dieta jest wtedy inna niż na przykład sporty siłowe. Ale nie, raczej myślę, że to jest coś tak uniwersalnego, że to nie musi być ktoś, kto jest związany z OCR-ami. Że to jest jednak praca nad pewną redukcją stresu, zarządzaniem właśnie stresem przed zawodami, nad budowaniem pewności siebie, nad umiejętnościami koncentracji właśnie, tak, które się przydają później podczas pokonywania przeszkody, że to jest coś tak uniwersalnego, że nie trzeba mieć jakiegoś backgroundu OCR-owego, żeby się tym zajmować. Myślę, że właśnie wprowadzenie tego elementu i jakby trochę spopularyzowanie, sprawienie, że on by był taki bardziej powszechny, dostępny i wykorzystywany, mógłby troszkę ten nasz poziom krajowego OCR-u znowu delikatnie pchnąć do przodu i dać nam ten taki krok przed wszystkimi, które dawały nam ciężkie przeszkody w momencie, gdy wszyscy jeszcze mieli słabe przeszkody. Na pewno. Znaczy, to w ogóle jest coś takiego fajnego, rozwojowego, nie tylko w sporcie, ale to mi przypomniało, że ja tam lata temu nawet nagrałam takie Insta Stories, chyba nawet kilka na temat właśnie takiego treningu mentalnego w sporcie. Nie wiem, czy bym się... Myślę, że bym się chyba pod wszystkim jeszcze podpisała. Nie słucham tego od lat, więc nawet nie wiem. Ale pamiętam, że naprawdę sporo osób do mnie pisało później przed zawodami swoimi w tej sprawie. Ja też nie czuję się już... studiowałam lata temu, więc... I też nie jestem już w ogóle związana z taką psychologią na co dzień, więc też, jak już wspomniałam wcześniej, już nie czuję się takim aż ekspertem. Natomiast jednak gdzieś tam pewne rzeczy są tak podstawowe, że myślę, że warto byłoby rzeczywiście przypominać. Okej, a myślisz, że jakbyś trochę sobie tematyki odświeżyła i w ramach waszego nowego kanału wprowadziła taki... jakieś podstawy tego, bo nie mówimy jeszcze o jakichś grubasach. Tak, nie, takie rzeczy to ja mogę oczywiście na takim poziomie ogólnym albo nawet bardziej szczegółowym właśnie stricte pod dyscyplinę nawet opowiedzieć, bo to są fajne, ciekawe rzeczy, jak choćby, chociażby to, jak powinien być tak z grubsza prowadzony trening mentalny, bo ludziom się wydaje, że wyobrażanie sobie sukcesu to jest dokładnie to, co powinni robić, a tymczasem wszelkie badania naukowe mówią, że właśnie zupełnie nie, czyli to jest dokładnie tak samo jak z odchudzaniem. Jeżeli będziemy sobie wyobrażać efekt końcowy, czyli jak już jestem chuda, czy tam albo umięśniony, tak, mam jakiś six-pack, to nas wcale nie przybliży do sukcesu, dlatego że nasz mózg to odbiera już jako nagrodę. On myśli, że już tak się zdarzyło, co oznacza, że nie musimy nic robić, żeby tak było, czyli my już nie musimy sobie odmawiać tego tortu i tego sernika, bo my już po prostu jesteśmy szczupli dla naszej głowy, dlatego trening mentalny powinien się koncentrować wokół tego, jaka droga nas prowadzi do tego celu, czyli że my
powinniśmy sobie raczej wyobrażać, że my, ktoś nas częstuje sernikiem, a my go wtedy odmawiamy na przykład, nie? Czy tak samo jak z przeszkodą. Wyobrażamy sobie, że idziemy na jakichś mokrych torozach, one nam się wyślizgują z ręki, ale my wtedy zaciskamy. I jest nieprzyjemnie. Ale to utrzymujemy, niż na tym, że my przechodzimy przeszkodę i uderzamy w dzwonek. Okej. Okay. Zajebiste. Uzupełnia moją myśl, że taka rzecz powinna być w miarę systematycznie ludziom poopowiadana. Oczywiście mam w głowie gościa, znaczy nie mam jeszcze osoby, ale oczywiście chciałbym mieć gościa z dziedziny psychologii, żeby sobie po prostu o tym tak głębiej pogadać. Wtedy ten odcinek będzie długaśny i pewnie nie wszyscy go obejrzą, a z niego będą jakieś kawałki do wycięcia, które bardziej lub mniej osoby zainteresują, ale właśnie taki chociaż na poziomie podstawowym cykl, który w ramach uzupełnienia treningu przeszkodowca zahaczałby co jakiś czas element, który człowiek by zobaczył, ten taki proces psychologiczny, trochę takich podpowiedzi, trochę takiej, wiesz, drogi, która prowadziłaby go w dłuższej perspektywie, nawet bez prowadzenia przez psychologa sportu, byłby zajebiście pozytywny dla po prostu ludzi, którzy są cały czas u nas zawieszeni pomiędzy zupełnym amatorem, a jeszcze nie zawodowcem, a trenujących jak zawodowcy po tych 7, 8, 9 jednostek treningowych po robocie, ale chcących wypełnić wszystko dla pana trenera na zielono, nie? Byłoby dobrze. Byłoby. Byłoby. Kolejny podcast. Myślę, że w ramach jednego uzupełniającego, taką szeroką, fajną, luźną, też nie za długą wiedzę, ale systematyczną, do której sobie sięgam i się tam delikatnie, niezobowiązująco, wcinając coś w aucie, uzupełniam, nie? Mhm. No, dużo jeszcze fajnych rzeczy jest do zrobienia. Jest. Znaczy, tak. Myślę, że to też jest jakby pozytywne, nie? W całej tej dyscyplinie naszej, że ona jest jakby jeszcze tak świeża, że tutaj co prawda niektóre rzeczy wcale to nie jest żadne odkrycie Ameryki, już ktoś to dawno 1000 razy robił, tylko u nas po prostu jeszcze nikt tego nie wprowadził i aż czasem się człowiek może za głowę złapać, ile rzeczy jeszcze de facto już dawno zostało zrobione. Dla wszystkich jest jasne, jak ktoś to zrobi, to powie, a przecież to wiesz, już zrobione, tylko że u nas tego nie ma, nie? Warto, żeby ktoś o tym na różnych poziomach pomyślał, bo to będzie po prostu takie rozwojowe dla nas wszystkich, nie? I wielu osobom może po prostu pomóc być lepszymi zawodnikami. A ja cały czas jeszcze tak mam takie mocne zboczenie, że jednak patrzę na te OCR-y bardziej tak od tej części sportowej. Rozumiem, czuję, znam mechanizmy, jest to dla mnie fajne w tej wersji takiej masowej, że to się rozwija i tak dalej, ale dla mnie ta sportowa część jest taka bardziej, wiecie, nie wiem... Bliższa ci sercu. Bliższa mi sercu, nie? Więc jakby uważam, tak, że dotarliśmy do tego okresu startowego. I wtedy biegamy już tempa startowe, te, które nas interesują na wyścigach. Wydłużamy odcinki, skracamy przerwy, staramy się je utrzymać, wplatamy w to jakieś zadania, przeszkody, miksujemy. Zawody nam weryfikują, czy wszystko idzie dobrze. Po każdych zawodach wyciągamy wnioski. Pamiętajmy, że zawody nie są po to, żeby je odbyć, tylko po to, żeby się czegoś nauczyć, czegoś dowiedzieć, nie? Nawet te nieudane. Dowiadujemy się więcej tak naprawdę. Tak. Okay. Nawet najgorsze jest właśnie to, że zawodnikowi wszystko wyszło i on jest, wiesz, szczęśliwy i on jest tak spełniony i tak. Właśnie nie. Cały czas z zawodów na zawody mamy być coraz lepsi po to, żeby później były te mistrzostwa Polski, Europy, świata i tam już jesteśmy z pełną wiedzą, wiemy wszystko na swój temat, wszystkie braki nadrobiliśmy po drodze i to jest nasz start życia. Okej. Okay. To naprawdę bardzo się fajnie sprawdza, bo nawet tak jak wczoraj był, tak, ten Runmageddon i dużo tak osób się nauczyło, dużo rzeczy, że trzeba zabierać rękawiczki, na przykład na mokre przeszkody, że nie ma sensu smarować magnezją dłoni na mokre przeszkody. I wiesz, raz się nauczysz, sparzysz i umiesz, nie? I nie ma nieudanych zawodów. O ile zapamiętasz, nie? Tak. To jest druga kwestia. Wybieracie się na Mistrzostwa Europy Świata z ekipą? Na świata jeszcze nie wiem, ale Europy bardzo możliwe. Chcielibyśmy.
A może was coś powstrzymać? No coś tam pewnie by mogło. Mogło. No, ale... Znaczy na pewno nie, jest to coś niezwiązane z naszymi chęciami. Okej. Okay. Słuchajcie, ostatni temat, żeby się nie zrobiło nam 3 godzin. Jeszcze chciałem chwilę pogadać o samych kursach instruktorskich prowadzonych w ramach kursów stowarzyszenia. Świetny temat. Świetny temat. I taką... Czy w ogóle, jakby jak to widzicie, żebyście coś o tym opowiedzieli osobom, które mogłyby jeszcze o tym nic nie wiedzieć. I chciałyby ewentualnie. Albo za chwilę będą chciały. Albo za chwilę będą chciały, ale to, co mnie najbardziej interesuje, to w którą stronę to mogło, albo raczej powinno pójść. Biorąc pod uwagę, w jaki sposób to się to rozwija, do czego zmierzamy, do czego zmierzają, albo mogą zmierzać ewentualnie osoby później to wykorzystujące i tak dalej, i tak dalej. Tak? W jakiej formie byście wy to widzieli? Jakbyście mieli wprowadzić tam jakieś upgrade'owe sprawy? Na pewno kursy instruktorskie są czymś, co musi być dla rozwoju dyscypliny, ponieważ dyscyplina w ogóle jakakolwiek nie ma prawa się rozwijać, jeżeli właśnie nie będziemy mieli wykwalifikowanej kadry trenerskiej, więc to jest coś, co musi funkcjonować. Na pewno trenerzy muszą mieć świadomość i każdy mądry trener ma świadomość, że z każdym kolejnym szkoleniem raczej dowiaduje się, czego jeszcze nie wie, niż osiada na laurach i myśli sobie, no teraz to po prostu już tak. Jeżeli skończysz jeden kurs, to wiesz wszystko. Nie? To jest pierwszy. Na zasadzie. Pierwszy. Jeżeli przeczytasz pierwszą książkę o jak trenować, to wiesz wszystko. Jak przeczytasz drugą, to się tak zaczyna robić kłopot, nie? Bo czy tak trenować? Hmm. Jak przeczytasz trzecią, to sobie myślisz, kurde. Nic nie wiem. Ja muszę się jeszcze tak dużo nauczyć. Tak. A może nie ma jednej słusznej drogi? No i teraz naszym zadaniem jako trenerów jest się cały czas edukować, cały czas mieć dostęp do bieżącej wiedzy, więc jakby to jest coś, co absolutnie powinno być w OCR-ach i to jest coś, co każdy trener, który trenuje zawodników, powinien jakby czuć, że jest mu to potrzebne. Jeśli chodzi o kursy, my prowadzimy ten, który jest najbardziej taki powszechny, bo to jest ten pierwszy poziom, czyli basic. I on jest skierowany do osób, które pracują jako trenerzy już teraz albo zamierzają pracować jako trenerzy, choć też jest wykorzystywany często do takiego własnego rozwoju. Tak, samorozwoju. Tak naprawdę tam jest sporo rzeczy, które człowiek może sobie wykorzystać dla siebie, bo jest blok dotyczący pokonywania przeszkód, jest blok dotyczący podstaw fizjologii, wysiłku. Więc fajnie to jest zrozumieć i to można wykorzystać i u siebie samego i też wiadomo u swoich podopiecznych i tak naprawdę, jeszcze jest blok dotyczący treningu siłowego i tak naprawdę jedyny blok, który dotyczy prowadzenia zajęć albo prowadzenia treningów z podopiecznymi jest który dotyczy treningu grupowego. I kolejne elementy, jakby kolejne poziomy albo kolejne cegiełki, które powinny być moim zdaniem do tego dołożone, to mamy też ten level drugi, który jest troszkę bardziej zaawansowany, ale na przykład moim zdaniem powinny być jeszcze takie odrębne kursy specjalistyczne, czyli dotyczące takich poszczególnych właśnie poszczególnych elementów, nie? Czyli na przykład kurs dotyczący tylko przeszkód, już taki poszerzony na przykład, nie? Albo kurs dotyczący stricte prowadzenia treningu biegowego na przykład. Taki level expert. Nie? Taki, czyli zaczynasz się, bo jednak masz tematyczne. Bo jednak masz dużo wiedzy skondensowanej, próbujesz bardzo dużo wiedzy upchać w jeden weekend i jeżeli jakby wrzucimy te wszystkie rzeczy w ten jeden weekend, to tego po prostu robi się za dużo. No nie jesteśmy w stanie tego upakować. Plus są osoby, które gdzieś tam mają deficyty w jakimś poszczególnym obszarze. Bo na przykład do tej pory specjalizowały się w treningu siłowym, a na przykład nie mają pojęcia o treningu wytrzymałościowym. Na przykład nie prowadziły biegaczy, nie? A chciałyby sobie ten obszar udoskonalić. Więc wydaje mi się, że jeszcze takie coś byłoby fajne. I to zarówno trenerskie, teraz tak myślę już na gorąco zupełnie, zarówno skierowane do trenerów, ale może też po prostu dla zawodników. Takie dla zawodników szkolenia.
poszerzające ich wiedzę. Ale jakby jako jakaś odrębna działka, czy zaproszenie tych osób po prostu do tego levelu numer jeden? Czy coś trochę inaczej do levelu numer jeden to już się tam nic nie da dorzucić. Nic się nie da. Ale tam jest tak dużo i tam jest takie mięso. Nie dorzucać. Mamy na myśli, że coś dla zawodników. Czy kurs instruktora numer jeden nadawałby się dla zawodników po prostu, czy dla nich powinien być to troszeczkę? Nadawałby się, ale myślę, że spokojnie można byłoby pomyśleć o tych takich odrębnych szkoleniach dedykowanych. Tak. Mhm. O czymś ekstra po prostu dla zawodników. Okej, ale czy taki, znaczy w związku z tym, że taki kurs dla zawodnika jako takiego, on powinien być taki, powiedzmy, trochę masowy, tak? Wiedzę taką podstawową powinien zdobywać praktycznie każdy zawodnik, zwłaszcza, że większość tych zawodników nie wywodzi się z żadnej dyscypliny takiej bardziej zaawansowanej, po prostu zaczyna się bawić w to i tam sobie coś trenuje. Ich jest bardzo dużo, tak? Zdecydowanie więcej niż tych osób, które chciałyby być instruktorami czy trenerami, więc kurs jako taki no jest kosztowny, tak? Bo on niesie za sobą koszta jego zorganizowania, osób, miejsca, dojazdu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To żeby ogarnąć te osoby i sprzedać im porcję wiedzy, to nie powinien to być taki właśnie ładnie, dobrze zrobiony produkt, trochę bardziej długoterminowy w formie internetowej? Może być. Znaczy, praktyka oczywiście zawsze jest lepsza niż po prostu oglądanie, to jest pewne, nie? Ale tak, to zawsze jest kosztowne. To jest... wiesz co, to jest tak, że wiedza kosztuje i jakby własna edukacja też kosztuje i to jest kwestia tego, czy dla ciebie, według ciebie to jest jakby twoja wiedza jest warta tych pieniędzy. No, jasne. My nie oszczędzaliśmy nigdy na szkoleniach i po prostu znamy ceny szkoleń i dla nas to nie jest szokujące w żaden sposób, że szkolenia kosztują po kilkaset złotych czy tysiące nawet czasami, tak? Więc dla mnie... Masz to sens. Po prostu, rozumiem. Nie? Ale też z drugiej strony, żeby była większa dostępność, no to też takie szkolenia online'owe oczywiście funkcjonują na rynku. Nie mówię tutaj oczywiście o OCR-ach jeszcze, ale tak, nie wiem, nawet jakieś takie bloki, nie wiem, dietetyczne na przykład, tak? Czy dietetyczny, psychologiczny. Tak, to też się dzieje, są jakieś takie webinary. Ale jakbyśmy chcieli zrobić szkolenie na przykład tylko typu ninja na przykład, nie? To już trzeba raczej na tym być. No tak, ale generalnie takie teoretyczne rzeczy związane właśnie z jakimś tam, z fizjologią wysiłku czy z jakimś treningiem siłowym, no to rzeczywiście zgadza się, można by to zrobić w formie jakiegoś webinara. Jest, na pewno to byłoby tańsze dla zawodnika, ale też jest taka sprawa, jeśli chodzi o szkolenia internetowe, że najczęściej nie musisz na nich być kupujesz dostęp i później tego nie odpalasz. Właśnie. To kosztuje 150 zł? I kurde, no po prostu zapłaciłeś, super fajnie, ale zrobiłem deal życia, zapłaciłem 150 zł za szkolenie. Tylko co z tego, skoro nawet go nie odpaliłem. Okej, to w takim razie tutaj fajnie nawiązałaś do innej myśli mojej, już a propos takich kursów instruktorskich czy trenerskich, jak wygląda to w praktyce, w życiu, na przykład w dyscyplinie triatlonowej, czy gdzieś wokół, tak? Jak już odbędziesz taki kurs, to on zawsze jest po prostu kursem odbytym, zapomnianym, odhaczonym, że go mam, mogę pokazać? Czy zdarzają się sytuacje, w których odbywasz jakieś kursy, szkolenia, które później są weryfikowane po jakimś czasie na zasadzie takiej, wiesz, nie wiem jak to nazwać, czy to można licencji, którą musisz zostać później zweryfikowany, czy ty to dobrze robisz, tak? Czy słyszałam o weryfikacji. Kurs to kurs, odbyty, tak. Jedziemy dalej z tematem. Weryfikuje cię rynek tak naprawdę. Okay. Nie, czy ludzie chcą z tobą trenować? I czy masz wyniki? I czy masz wyniki przede wszystkim? Bo oczywiście to, co mi chodzi po głowie, to w jaki sposób to jest później wykorzystywane, nie? Czy to są różni ludzie, różnie to odbierają, rzeczywiście jeden słucha, drugi nie, albo w przypadku kursów internetowych. To prawda, ale to dotyczy nie tylko naszego sportu. Wszystkiego, ja wiem. Tak, sportów. Nic z tym nie zrobimy. Czyli rozwiązaniem chyba byłoby tylko, że tej edukacji musiałoby być więcej. Musiała być bardziej powszechna, bardziej dostępna, częściej stosowana. Ludzie musieli być zachęceni do tego, żeby rzeczywiście się sami dokształcać, żeby po prostu wiedzieć więcej. Tak, a wtedy też mogliby oczekiwać więcej i mieć możliwość zweryfikowania, czy to, co jest im zapodawane na treningu, jest prawidłowe.
Tak, też pamiętajmy, że ludzie chodzą na trening do trenera jakby ufając, że są w dobrych rękach. Idąc do trenera, ufasz, że jesteś w dobrych rękach. I naprawdę 90% ludzi to wystarczy. Jakby oni nie potrzebują inwestować własnego czasu, żeby jakby zdobywać wiedzę, bo po to idą do trenera, żeby ją zdobyć, żeby on ich dobrze poprowadził. Więc tylko wydaje mi się, pozostaje mieć nadzieję, że jakby trenerzy będą mieli tyle gdzieś tam odpowiedzialności i chęci własnego rozwoju, a naprawdę tak jest, przynajmniej w innych dyscyplinach, że trenerzy lubią się rozwijać i chodzą od szkolenia na szkolenie, więc pozostaje mieć nadzieję, że tak samo będzie w przypadku trenerów OCR. Okej, tym optymistycznym akcentem zbliżamy się do końca. Zachęcamy do udziału w szkoleniu. Powiedz mi tylko jeszcze, podsumowując, w 80. w triathlon wszedł, do Polski. Do Polski, coś się zaczęło dziać. W 2010 było co? Igrzyska. Znaczy nie, w 2010 Tomasz Karolak rozpoczął przygotowania. Weszliśmy z jakąś osobą znaną i zaczęła się jakaś solidniejsza popularność. Od 2011 roku nastąpiło pociągnięcie dyscypliny przez osoby popularne, które weszły w tę dyscyplinę i w niej zostały, bo to jest ważne. Tylko też pamiętajmy, że to było kiedyś, nie? Nie wiadomo, czy teraz to samo zadziała. No my tak, to było też właśnie. Bardziej jakby świat się zmienił. Rozwinięcie tej imprezy rzeczywiście już tam w jakiś sposób działają, więc wydaje się, że działamy na trochę innym polu, ale jakby podobnie. Tak czy siak. Może 25 lat czekania, coś tam się zadziało i teraz ten triathlon rzeczywiście już jest hula. Mocno hula. Mocno. Jeżeli jesteśmy na trochę lepszym siedzeniu niż triathlon, wydaje się, że jesteśmy, to może potrwa trochę szybciej. Mamy do dyspozycji nieograniczone możliwości, jeśli chodzi o media, pamiętajmy. Kiedyś było w ogóle, dawno temu, to było tylko telewizja i gazeta, a teraz mamy cały internet. Okay. Mamy portal za portalem, tak, po prostu trzeba tylko nawiązywać relacje z mediami i je wykorzystywać. Okej, to przypominam o waszym warszawskim brzemieniu, żebyście to mieli na uwadze, jak będziecie sobie myśleć, co tu zrobić, w jaki sposób zachęcać, a w związku z tym, że znacie osobę, która zapoczątkowała największą organizację biegowo-przeszkodową, to siłą rzeczy możecie wymagać współpracy do tego, żeby taką kiedyś popularyzację... Kiedyś nam się wydawało, że możemy coś od Jara wymagać, ale czasy się zmieniły, także... Nie, no to na pewno byłoby to pomocne. Jak przyjdzie mi ktoś do głowy, kogo powinniście zwerbować w Warszawie, to wam podsunę. Dzisiejsze spotkanie już musimy kończyć, bo sama chciałaś, żeby było krócej, a wyszedł chyba najdłuższy odcinek z wszystkich naszych moich niewielu odcinków. Więc od razu z tego miejsca zapraszam was na odcinek z nami drugi za jakiś czas, żebyśmy mogli sobie porozmawiać, co się na przykład zadziało po sezonie 2023, bo będzie on dosyć ciekawy, pierwszy raz Mistrzostwa Świata organizowane przez Narodowe Federacje, dwa razy mistrzostka impreza w Europie, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, mnóstwo zawodników, którzy są naprawdę w gazie, waszych zawodników, którzy są w gazie, i więc będziemy mogli sobie coś tam podsumować, ile kto medali zdobył, czy ktoś jest szybszy, czy wolniejszy w końcu od chłopaków i dziewczyn z Europy. Więc zapiszcie sobie od razu w kalendarzu i wtedy strzelimy, może uda nam się 5 minut krócej. A ja tymczasem zapraszam na drożdżówkę. O, przyniosłam jedzenie. Jestem za. To jeszcze wracając do Mistrzostw Europy, takie pierwsze zdanie po ostatnich Mistrzostwach Europy do swoich zawodniczek wysłałem: wiem, że zrobiłaś wszystko, co mogłaś, w przyszłym sezonie trenujemy inaczej. Okej, bardzo wam dziękuję, że przyjechaliście do nas i widzom naszym życzę wytrwałości. Będzie potrzebna jak nigdy, jak w sporcie. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.